Trybunał Konstytucyjny to organ władzy sądowniczej, który ma bardzo szczególne zadanie oceny zgodności prawa stanowionego, prawa wydawanego z konstytucją. Zarówno tego prawa stanowionego przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, jak i chociażby przez organy władzy wykonawczej i czyni to w bardzo szczególnych procedurach na wniosek odpowiednich umocowanych do tego organów, ale również na skutek rozpoznania skarg konstytucyjnych, czyli takich skarg wnoszonych chociażby przez obywateli, którzy uznają, że dane orzeczenie sądu czy dana decyzja administracyjna w ich sprawie została oparta o przepisy niekonstytucyjne. Ponadto Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje również spory kompetencyjne pomiędzy organami, tak jak było chociażby w 2009 roku, kiedy premier i prezydent spierali się o to, kto ma reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy serdecznie na wielkiej powtórce z WOS-u, z Kolegium Intermarium. Ja nazywam się Filip Ludwin, ze mną jest Marcin Olszówka. Obydwaj jesteśmy doktorami prawa i pracownikami uczelni Kolegium Intermarium. Ja jestem prorektorem do spraw kształcenia oraz dziekanem Wydziału Prawa. Marcin jest jednym z naszych wykładowców, jest konstytucjonalistą. Od samego początku jest z nami. Witamy raz jeszcze. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami. Jest nam bardzo miło, że taki stosunkowo liczny i pozytywny odzew, ta nasza inicjatywa pewnego powtarzania materiału z wiedzą o społeczeństwie przed maturą znalazła tak pozytywny oddźwięk, tak pozytywną reakcję. I nie chodzi mi tylko o liczbę osób, które się zgłosiły jako zainteresowane do obejrzenia naszego dzisiejszego spotkania na ostatniej prostej, niejako przed maturą, którą macie Państwo za dwa dni. Natomiast mam też na myśli reakcję, feedback, jaki odniosły czy wywołały nasze krótkie materiały, filmiki dostępne przede wszystkim na TikToku, w których pracownicy naszej uczelni czy osoby z nami związane, z nami współpracujące prezentowały pewne poszczególne zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie w sposób krótki, przystępny i przyjazny. Cieszy nas też to, że pobieracie Państwo nasze materiały. Kilka materiałów zamieściliśmy na jednej z naszych podstron, materiałów, które wydaje nam się pewne tematy z wiedzą o społeczeństwie, które być może w podręcznikach tradycyjnych, klasycznych nie są zbyt dobrze wytłumaczone. Być może te materiały pomogą Państwu w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego, czy już pomogły nawet w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Zanim przejdziemy do naszej powtórki, zanim przejdziemy do omówienia tej części materiału, która nam wydaje się najbardziej istotna tuż przed maturą. Oczywiście nie jesteśmy w stanie omówić tu całej podstawy programowej z WOS-u, to byłoby zadanie karkołomne. Chcemy się skoncentrować na tym, co wydaje się najważniejsze, na tym też, co może stwarzać Państwu największe problemy. Natomiast zanim o tym, kilka słów o naszej uczelni. Uczelni Kolegium Intermarium. Tym bardziej tych kilka słów jest potrzebnych, ponieważ jesteśmy uczelnią nową. Powstaliśmy nieco ponad rok temu, więc nie wszyscy jeszcze kojarzą nas, natomiast odzew medialny, który został wywołany przez w ogóle sam fakt powstania naszej uczelni, był też dla nas pewnym zaskoczeniem, bo był bardzo duży. Bo był bardzo duży, więc wydaje nam się, że w stosunkowo krótkim czasie udało nam się dotrzeć z informacją o powołaniu nowej uczelni do szerokiej grupy odbiorców. W stosunkowo szybkim czasie nam się to udało z sukcesem, co nas też oczywiście cieszy. Ja się zastanawiałem przed tym naszym webinarium, bo wiedziałem, że będę musiał na początku powiedzieć coś o uczelni, przybliżyć nam przybliżyć Państwu naszą uczelnię. Zastanawiałem się, co powiedzieć w krótkim czasie. Tu też nie chodzi o to, żebym wygłaszał wielki wykład na temat naszej uczelni, jej historii krótkiej, acz bogatej, na temat struktury uczelni, misji,
celu, zadań i tak dalej. Chciałem znaleźć jakąś krótką formułę, która nie wiem, przybliżyłaby może Państwu, czym nasza uczelnia jest. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że nasza uczelnia jest pewną instytucją, która powstała z marzeń. Wszystkie osoby, czy prawie wszystkie osoby zaangażowane w powstanie tej uczelni, to osoby, które były przez wiele lat związane z różnymi innymi uczelniami, które funkcjonują w Polsce. Czy to publicznymi, czy niepublicznymi. Wszystkie te osoby odczuwały pewne braki. Odczuwały pewne braki zarówno w samej formule edukacji wyższej, jak i w funkcjonowaniu samych uczelni. Oczywiście nie chodzi o to, żeby skrytykować wszystko en bloc, prawda, w całości. Nie, nie, nie. Jest bardzo wiele dobrego w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Natomiast jest też wiele rzeczy, które wymagają zmian, które warto naprawić. I teraz grupa, która zdecydowała się na stworzenie Kolegium Intermarium, to właśnie osoby, które chciały stworzyć coś nowego, coś naprawdę nowego, innego, oryginalnego, nie coś szalonego, nie coś abstrakcyjnego, natomiast coś, co może by poprawiło obraz szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnia, która by inaczej funkcjonowała, która byłaby bardziej przyjazna studentom, która byłaby bardziej elastyczna, bardziej dynamiczna, ale która jednocześnie nawiązywałaby do pewnych klasycznych wzorców uniwersyteckich, do klasycznej idei uniwersytetu, która wydaje się gdzieś została zagubiona chyba w tym ferworze, w pędzie do nowoczesności, jaki obserwujemy wokół nas. Chcemy stworzyć też uczelnię, która z jednej strony będzie kształcić specjalistów, fachowców, praktyków, którzy odnajdą się na rynku pracy, ale jednocześnie chcemy kształcić intelektualistów i erudytów. To nie jest dobry stan rzeczy, kiedy absolwentem uczelni wyższej jest osoba, jest ekspert, fantastyczny praktyk w danej dziedzinie, ale osoba, która jest, nie wiem, nieoczytana, która nie orientuje się w zagadnieniach kultury ogólnej, historii, filozofii, czy ogólnie w naukach humanistycznych. No, chcemy niejako połączyć tutaj różne rzeczy. Nowoczesność z klasyką, prawda? Praktykę z teorią. Przypomina mi się zawsze, ale też szukając słów, które krótko by mogły opisać naszą uczelnię, powiedziałem już, że zbudowana ona została z marzeń. Ona na dobrą sprawę powstała z dymu z komina. I tutaj nawiązuję do króciutkiego wiersza Staffa. Pozwolę sobie Państwu go przytoczyć. Zbudowałem na piasku. Zawaliło się. Zbudowałem na skalę. Zawaliło się. Następnym razem zacznę budować od dymu z komina. I my właśnie chyba, tak mi się często wydaje, że my chyba zaczęliśmy budować od dymu z komina. Właśnie z marzeń. Właśnie od tego punktu docelowego niejako. Gdzieś to nas niejako napędzało od samego początku i niejako było źródłem inspiracji dla nas po prostu. Oferujemy na chwilę obecną, jeśli chodzi o studia dzienne, oferujemy jeden kierunek, jest to kierunek prawo, studia pięcioletnie, jednolite magisterskie. Chcieliśmy zaoferować program unikatowy. Dotychczasowe doświadczenia, dotychczasowy feedback ze strony studentów pokazuje, że rzeczywiście chyba nam się to udało. Jeśli nie w całości, to przynajmniej w dużej mierze. Rzeczywiście nasz program studiów prawniczych różni się. Różni się mocno od tego, co oferuje większość uczelni w Polsce, czy nawet na świecie. Jest to program, który zarówno kładzie akcent na naukę praktyki, na przygotowanie młodych osób już od pierwszego roku studiów do wykonywania zawodu prawnika, praktyka z powodzeniem, ale z drugiej strony jest to program, w którym znajdziecie Państwo wiele przedmiotów ogólnoakademickich, ogólnohumanistycznych, które dają wiedzę ogólną, które dają erudycję, które dają mądrość, można by powiedzieć. Znajdziecie Państwo również pewną grupę przedmiotów ekonomicznych. Taki element interdyscyplinarny tutaj. Uznaliśmy, że jeżeli student w trakcie trwania pięcioletnich studiów magisterskich, prawniczych, będzie zobowiązany do zaliczenia 8 przedmiotów ekonomicznych, jedno bądź dwusemestralnych, bo są różne, to nic złego mu się nie stanie. To wyjdzie z jeszcze większą wiedzą.
to będzie mógł łatwo też odnaleźć się w pewnych zagadnieniach, nie wiem, obrotu gospodarczego, funkcjonowania rynku i tak dalej, odnajdzie się łatwiej jako prawnik niż osoba, która takiego przeszkolenia by nie miała. Mamy również przedmioty z zakresu socjologii, ażeby ten nasz absolwent, prawda, aby nasz prawnik praktyk również wiedział, jak funkcjonuje społeczeństwo, jak funkcjonuje zbiorowość w dynamicznie zmieniającym się świecie. Każdy student u nas ma tutora, z którym może prowadzić rozmowy, dyskusje, spotkania na dowolnie wybrany temat. Ja na przykład z jednym z moich podopiecznych, z jednym z moich studentów, na przykład zgłębiamy sobie pewne zagadnienia filozoficzne. Czytamy Platona, czytamy Arystotelesa. Studenta to interesowało, a ja akurat jestem też po filozofii. Ja studiowałem prawo i filozofię, więc student stwierdził, że przyjdzie do mnie na tutoring, żeby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu filozofii. I tak robimy. Kończymy właśnie czytać prawa platońskie, zabieramy się za metafizykę Arystotelesa od następnego naszego spotkania. Tak? Więc to jest już całkowicie zindywidualizowany pod potrzeby studenta tryb niejako nauki kształcenia. Gdzieś wzorowany, inspirowany klasyczną relacją mistrz-uczeń. Mi się wydaje, że tyle tytułem wstępu wystarczy. Resztę znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Resztę znajdziecie w materiałach prasowych, w naszych materiałach promocyjnych. Zachęcam do czytania, zgłębiania, zainteresowania się naszą instytucją naukową i dydaktyczną. Przechodząc do powtórki, bo Państwo macie już mało czasu, matura jest za pasem, za dwa dni, więc wykorzystajmy w sposób efektywny i pożyteczny najbliższe dwie godziny, bo tak planujemy tak mniej więcej do 19:15 z Państwem być. Najpierw ja powiem to, co chcę powiedzieć, przypomnę pewne najważniejsze rzeczy, które wydają mi się istotne, tak tuż przed maturą, potem Marcin powie, co chce powiedzieć. Powie, co chce powiedzieć dokładnie, a chce powiedzieć wiele i zazwyczaj, jak mówi, znaczy zawsze w zasadzie, zawsze mówi mądrze. Nigdy nie zetknąłem się z tym, żeby Marcin mówił coś niemądrego. Zawsze mówi mądrze. Nie zaprzecza, znaczy przez skromność nie zaprzecza. Więc potem Marcin. Szanowni Państwo, jak wspomniałem na wstępie, nie jesteśmy w stanie w dwie godziny, wliczając też czas na dyskusję, na sesję pytań, Państwa pytań, nie jesteśmy w stanie omówić całości materiału. Zresztą to byłoby zbędne chyba też, opowiadać wszystko. Nawet gdybyśmy mieli tu 10 godzin i mogli do rana siedzieć, to nie wiem, czy miałoby to sens. Przyjęliśmy inny model działania. Model działania polegający na tym, że znajdziemy taki element, taki zakres materiału, taki dział materiału z wiedzy o społeczeństwie, który wydaje się najbardziej istotny, z którego na maturze pojawia się jak najwięcej pytań, wiele pytań, liczne pytania i co warto powtórzyć tuż przed egzaminem maturalnym. I stwierdziliśmy, ja w ogóle WOS-u, szanowni Państwo, uczyłem w przeszłości przez kilka lat, to jeszcze jako doktorantem byłem też oprócz prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Warszawskim, prowadziłem również zajęcia w liceum z WOS-u. Przygotowywałem uczniów do matury, do olimpiady i tak dalej. Więc nawet to dzisiejsze webinarium to dla mnie jest taki powrót do czegoś, sentymentalny powrót, bo ja bardzo, bardzo lubiłem szkołę i dobrze mi się współpracowało z uczniami z liceum. To trochę dla mnie też jest taka sentymentalna podróż w czasie. Więc z tego, co ja zauważyłem, działem, który jest jakoś chyba najbardziej eksploatowany na maturze, najwięcej pytań z niego pochodzi, to jest tak zwany dział państwo. Dział państwo, w którym macie Państwo, no można powiedzieć, pewien zasób, podstawowy zasób elementarnej wiedzy z zakresu politologii czy prawa konstytucyjnego. Bo w dział państwa, jak wiecie, wlicza się również ustrój polityczny RP, czyli po prostu konstytucja. Dlatego mamy tutaj konstytucjonalistę, prawda, wybitnego, który zawsze mówi mądrze, co już powiedziałem. Więc Marcin będzie z Państwem pochylał się nad konstytucją RP, nad pewnymi
nad pewnym modelem ustrojowym, który został wdrożony w tej konstytucji. Natomiast ja bym chciał powiedzieć kilka rzeczy, przypomnieć Państwu, bo powinniście Państwo już to wiedzieć, znać, mieć to przeczytane. Więc tylko tytułem przypomnienia i uzupełnienia chciałbym powtórzyć pewne ogólne wiadomości o Państwu. Wydaje nam się, że to w tym momencie Wam się po prostu przyda. Może się mylimy, może nie, ale no, musieliśmy jakiś modus operandi, jak to się ładnie mówi, musieliśmy przyjąć na czas tego webinaru. Więc szanowni Państwo, zacznijmy od tego, czym w ogóle państwo jest. Definicji, czym jest państwo w literaturze przedmiotu, to jest cała masa. W ramach wiedzy o społeczeństwie zazwyczaj prezentuje się przede wszystkim tak zwaną klasyczną definicję państwa, definicję wypracowaną przez Georga Jelinka, wielkiego myśliciela, autora, filozofa prawa. Definicję, która zakłada, że państwo to taki twór, to taka instytucja, która składa się z trzech następujących elementów. Z ludzi, którzy zamieszkują pewne terytorium i którzy podporządkowani są pewnej władzy. To nie jest po prostu jakaś zbieranina rozbitków, to nie jest zbieranina przypadkowych ludzi, którzy akurat przypadkowo gdzieś się tam spotkali, prawda? Tylko jest to pewnego szczególnego rodzaju zbiorowość, wspólnota, która uznaje istnienie pewnej władzy zwierzchniej nad sobą. Po prostu. Zasiedlają, zamieszkują pewne terytorium, jasno określone, wytyczone. Jest ta grupa ludzi podporządkowana pewnej władzy. Dlaczego tej władzy się podporządkowują? Dlaczego się słuchają tego, co ta władza mówi? To też zauważcie Państwo pewien fenomen, tak? Pewien fenomen, przed którym stoi nauka, przed którym stoją nauki społeczne. Jak wytłumaczyć, że pewna masa ludzka, która co do zasady, każdy jakiś taki pęd do wolności, do niezależności to ma w sobie, prawda? Taką swoją pewną niepokorę. A tu nagle się okazuje, że pewna wielka zbieranina ludzi, często licząca setki milionów, czy dziesiątki milionów, podporządkowuje się pewnej nielicznej grupce rządzącej i słucha tego, co ta grupka rządzących mówi. Tutaj przechodzimy do zagadnienia legitymizacji władzy. Nad tym pochylał się inny wielki myśliciel, również niemiecki, mianowicie Max Weber. I to też Państwo powinniście już kojarzyć. Znana typologia rodzajów legitymizacji władzy, jaką przedstawił Weber. Weber mówi tak, bo Weber chce odpowiedzieć, dlaczego ludzie się słuchają? Dlaczego ludzie się słuchają pewnych organów, pewnych osób i podporządkowują się temu, co oni stanowią? Oczywiście w formie prawa, tak, bo władza mówi do obywateli językiem prawa. Stanowi to prawo i to prawo określa, co możemy robić, a czego nie możemy robić. Wytycza nam granice naszego postępowania, określa granice naszej wolności. Jeżeli naruszymy te granice, to wówczas ta władza egzekwuje prawo i coś niedobrego nam zrobi za nasze frywolne postępowanie. I teraz tak, Weber dochodzi do następującej konkluzji. Ludzie słuchają się władzy z trzech następujących powodów. One nie są wykluczające. Albo słuchają się danej władzy, bo ta władza jest charyzmatyczna, bo posiada coś szczególnego, jakąś wielki autorytet, wielką charyzmę właśnie można by powiedzieć, pewną osobowość, pewną moc. Dlatego się podporządkowujemy, bo jest nad nami ten przewodnik, ten przywódca, któremu ufamy, który nas porwał, który porwał masy, można powiedzieć, ale w dobrym tego słowa znaczeniu tutaj. Bo jest właśnie wybitny, bo jest wielki, bo jest wybitną osobowością. Dlatego za nim idziemy, bo on jest taki wspaniały. Charles de Gaulle we Francji na przykład. Może papież, nie wiem, papież Jan Paweł II, papież Franciszek też zjednał przecież masy ludzkie ujmujący sposób. Marszałek Piłsudski w Polsce. Tak? Jakaś charyzma była, która
pociągnęła lud za sobą. To jest pierwszy typ legitymizacji władzy. Drugi typ, legitymizacja tradycyjna. Dlaczego słuchamy się danej władzy? Ano dlatego, że na przykład taka a taka rodzina królewska tę władzę sprawuje od pokolenia. Bo po prostu tak było za naszych dziadów, pradziadów, prapradziadów i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tak było. Po prostu, nie wiem, Bourbonowie rządzili, nie wiem, Stuartowie rządzili, Habsburgowie rządzili w różnych państwach. Słuchamy się tej władzy, bo jest ona sprawowana przez ludzi jak gdyby wywodzących się z pewnej no, rodziny, najczęściej rodu rodziny, która tę władzę sprawowała od pokolenia. Czyli niejako już to jest taki zastany stan, czy tak było, no to niech i tak będzie. No, jak rządzili i jakoś tam rządzili w przeszłości, to i pewnie będą rządzić teraz i w przyszłości też. Legitymizacja tradycji. Charakterystyczna oczywiście dla państw monarchicznych. I to nie jest, szanowni państwo, tylko jakaś pieśń, echa odległej przeszłości. Zwróćcie państwo uwagę, na przykład jak w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, jakim wciąż szacunkiem i zainteresowaniem cieszy się rodzina królewska. Mimo że powiedzmy realnej władzy to nie sprawują już od bardzo długiego czasu. Można doszukiwać się, że od początku XVIII wieku już ta władza królewska staje się coraz bardziej reprezentacyjna i symboliczna. Ale wciąż jest ten ród jakoś szanowany. Jest jakoś szanowany. Wciąż uznaje się, że no byli, już robili to, prawda, zajmowali się tą władzą. I trzeci rodzaj legitymizacji, mianowicie legitymizacja legalna. Słuchamy się danej władzy dlatego, że ta władza została wybrana zgodnie z prawem, zgodnie z pewną procedurą, zgodnie z pewnymi przepisami, oczywiście najczęściej będą to przepisy rangi konstytucyjnej, prawda? Czyli zgodnie z pewną procedurą, która została uchwalona i zaakceptowana przez społeczeństwo, przez lud. Więc skoro zorganizowaliśmy legalne wybory, skoro bez fałszerstw te wybory się odbyły, to znaczy, że ci, którzy przeszli tę procedurę, ci, którzy wygrali te wybory, słusznie sprawują teraz władzę. Gdyby wybory były sfałszowane, albo gdyby odbył się zamach stanu, czyli władza zostałaby przejęta w sposób zupełnie niezgodny z prawem, przemocą byłaby zdobyta, siłą, no to wówczas byśmy się takiej władzy nie słuchali. Albo byśmy się słuchali, ale bylibyśmy z tego faktu bardzo niezadowoleni, pod przymusem byśmy działali. Tak? Natomiast jeżeli odbyło się to w zgodzie z pewną procedurą, no to wtedy mówimy, no tak, no sami tej procedury chcieliśmy, procedura, cała machina ruszyła, no i w wyniku działania tej machiny po prostu pewne grupy polityków stały się rządzącymi i sprawują władzę. Po prostu. No i oczywiście Weber konstatuje, że dla państw nowoczesnych, demokratycznych, oczywiście legitymizacja legalna no powinna być oczywiście tą właśnie słuszną, tą poprawną. Tą, o którą chodzi. Idziemy dalej. Wiemy już, czym jest państwo. Przynajmniej przybliżyliśmy się do zrozumienia fenomenu posłuchu wobec władzy. Przejdźmy może teraz do kolejnego zagadnienia. Mianowicie, jak państwo powstało? Skąd to państwo się wzięło? I szanowni państwo, do matury musicie znać państwo 5 teorii genezy państwa. Teorii tłumaczących to, jak państwo powstało. Pierwsza taka teoria to teoria naturalistyczna. Teoria bardzo stara, odnajdziemy już jej zręby w dziełach Platona, ale została ona w sposób taki, powiedzmy, erudycyjny i całościowy opowiedziana już przez Arystotelesa, przede wszystkim na początku jego wielkiego traktatu politycznego Polityka. Arystoteles mówi, no jak to państwo powstało? No ono powstaje w wyniku pewnego naturalnego procesu, procesu koniecznego, który musi się zadziać, bo człowiek jest z istoty naturą społeczną. Człowiek jest z istoty naturą społeczną. Poza społeczeństwem, poza wspólnotą mogą żyć tylko bogowie bądź zwierzęta, konstatuje Arystoteles. Tak? Żeby człowiek się należycie rozwijał, żeby kwitnął, żeby żył szczęśliwie, musi żyć we wspólnocie. Stan izolacji nie jest dla człowieka stanem naturalnym. Wtedy człowiek się degeneruje, nie rozwija tak, jak się powinien rozwijać.
Tak na marginesie Nietzsche dodawał, Fryderyk Nietzsche dodawał, że poza wspólnotą może również żyć filozof. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale warto może to też gdzieś odnotować. No oczywiście jako pewną ironię chyba. Natomiast powróćmy do Arystotelesa, no wielkiego starożytnego filozofa. No i Arystoteles mówi tak, no skoro człowiek jest z natury istotą społeczną, ma w sobie pewien naturalny pęd do łączenia się w pewne związki z innymi ludźmi. No i w pierwszej kolejności jaki związek powstaje? No powstaje związek kobiety i mężczyzny celem płodzenia. Tak to jest prawie dokładnie napisane w Polityce Arystotelesa. Prawda? No to jak celem płodzenia, no to jak tam to płodzenie się skończy, no to będą dzieci. Prawda? Prawda? Do tego dołączają się jeszcze niewolnicy. Bo Arystoteles, prawda, jest tu jeszcze typowy Grek, prawda, no uznawał niewolnictwo. Uznawał niewolnictwo, uznawał, że pewni ludzie z natury nie są wolni. Więc tworzy się nam rodzina. Kobieta, mężczyzna, dzieci, niewolnicy. Te rodziny stają się coraz większe potem, można powiedzieć wielopokoleniowe. Łączą się w pewne wspólnoty wiejskie, gminy wiejskie. Potem to się przekształca w pewne gminy miejskie. No i w pewnym momencie to się przekształca w państwo. To już jest tak duże, że możemy to nazywać państwem. I to jest ten cel. Cel tego procesu, naturalnego procesu, który się dokonał. Jak już państwo powstanie, wówczas państwo jako jednostka samowystarczalna, ludzie mogą żyć dobrze i szczęśliwie. Ono powstaje po to, żeby ludzie żyli szczęśliwie, żeby życie było dobre i szczęśliwe. No i ta koncepcja naturalistyczna, ona była powtarzana potem przez wieki, nie ma sensu w to wchodzić. Istotne jest to, żeby wiedzieć, że taka koncepcja była i wiedzieć, że się zaczęła od Arystotelesa, w zasadzie od Platona, no ale powiedzmy, że u Arystotelesa to już ma swoją pełną taką konceptualizację. Druga teoria powstania państwa to teoria teistyczna. Teoria teistyczna, w skrócie można powiedzieć, skąd się bierze państwo, władza też, ano bo została nadana przez Boga. Często na różnego rodzaju dziełach sztuki, szczególnie średniowiecznej, mamy władcę, który trzyma jabłko, w ręce trzyma jabłko. Znaczy, to jabłko było symbolem władzy. Władzy, która została nadana przez Boga. Bóg, chcąc uporządkować sprawy ludzkie na ziemi, chcąc zaprowadzić tu pewien porządek, niejako udziela w pewnym sensie władzy swoim przedstawicielom, namiestnikom tutaj na ziemi, po to, żeby pewien ład i porządek wprowadzali. W takim skrajnym sformułowaniu to świętego Augustyna, to państwo ma być takim biczem Bożym. Biczem Bożym na przestępców, na tych, którzy by chcieli wspólnotę i zbiorowość rozsadzić gdzieś od wewnątrz, prawda? Którzy łamią pewien porządek. No to na nich tym biczem Bożym powinno być takie, szanowni państwo, państwo. Kolejna teoria, umowy społecznej, charakterystyczna już dla czasów nowożytnych. Wiążąca się ściśle z powstaniem pewnego nowożytnego, nowoczesnego paradygmatu politycznego, myślenia o państwie, o społeczeństwie. Teoria związana bardzo silnie również z genezą, powstaniem doktryny liberalizmu, czyli tej doktryny politycznej, która kładzie nacisk na wolność jednostki, akcentującej przede wszystkim wolność człowieka jako wartość pewną nadrzędną, w skrajnych przypadkach nawet wartość absolutną. Przedstawiciele teorii umowy społecznej mówią tak. Państwo powstało i utrzymuje się dlatego, że po prostu społeczność to państwo powołała do życia, aby to państwo realizowało pewne interesy istotne z punktu widzenia członków tejże zbiorowości. W stanie natury, czyli w stanie przedpaństwowym, kiedy państwa nie było, no to było niedobrze. Ludzie czuli się zagrożeni, żyli w pewnym poczuciu niebezpieczeństwa, bali się, że zostaną zabici, że ktoś ich może napaść, okraść. Więc powołują pewnego rodzaju, szczególnego rodzaju instytucje. Mianowicie powołują państwo po to, żeby to państwo pewien porządek zaprowadziło, porządek i spokój.
Tak uważał Thomas Hobbes, tak uważał John Locke, tak uważał Samuel Pufendorf, tak pisał też Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau. Przywołuję teraz pewnych klasyków teorii umowy społecznej, szanowni państwo. I dlatego też tej władzy się słuchamy. Teoria umowy społecznej wytłumaczy też, dlaczego obywatele podporządkowują się władzy. Ano dlatego, że oni sami tę władzę stworzyli, oni chcieli tej władzy niejako. Owszem, oni chcieli ją też ograniczyć jednocześnie. Tak? To już odrębny temat niejako. Natomiast przynajmniej teoria stara się wytłumaczyć sam fakt podporządkowania się władzy. Kolejna teoria podboju i przemocy. Tutaj przedstawicielem jest polski socjolog Ludwik Gumplowicz. Mianowicie, no jak te państwa powstały? Ano w wyniku pewnego podboju, który dokonał się przed wiekami. Po prostu pewne silniejsze plemię podbiło plemię słabsze. I ci, którzy wygrali, ci, którzy dokonali tego podboju, to stali się rządzącymi, stali się władcami. A ci, którzy przegrali, stali się poddanymi. Stali się poddanymi. I ostatnia teoria, mianowicie teoria marksistowska. Teoria marksistowska głosi, że państwo to instytucja czy narzędzie wyzysku trzymane w rękach przedstawicieli właścicieli środków produkcji, którzy, prawda, po to stworzyli państwo, ażeby to państwo niejako zabezpieczało pewne ich żywotne interesy ekonomiczne. Ażeby gwarantowało pewien spokój, aby chroniło przed pewnymi rozruchami, niepokojami wewnętrznymi ze strony tych wyzyskiwanych, tych uciskanych. Prawda? Po to powołano państwo, żeby właśnie pewne interesy, można powiedzieć, klasy panującej, klasy właśnie posiadaczy środków produkcji były zabezpieczone. I tak twierdzili Marx i Engels oraz ich następcy oraz zwolennicy doktryny marksistowskiej. Dobrze, wiemy już, czym jest państwo. Wiemy, kiedy słuchać władzy i dlaczego tej władzy słuchamy. Wiemy, jak państwa powstały. No, mamy tych kilka teorii. Przejdźmy do zagadnień bardziej szczegółowych. Mianowicie do formy państwa. Forma państwa, tak jak i definicja Jelinka, składa się z trzech elementów. Formy rządów, reżimu politycznego czy stylu sprawowania władzy oraz ustroju terytorialno-prawnego. I szybkie powtórzenie. Forma rządu. Dzielimy formę rządów na monarchiczną bądź republikańską. W zależności od tego, przepraszam, łyczek herbatki, bo jednak jak się gada, to się wtedy. Forma rządu. W zależności od tego, jak wyłaniamy głowę tego państwa. Jeżeli głowa państwa pochodzi z wyborów, jest wówczas nazywana prezydentem, to mamy republikę. A jeżeli głowa państwa nie pochodzi z wyborów powszechnych, tylko sprawuje swoją władzę na podstawie na przykład pewnej sukcesji dynastycznej, no to mamy formę rządów monarchicznych. Monarchie dzielą się na różne. Współcześnie na dobrą sprawę wyróżniamy jaki rodzaj monarchii? Absolutną, konstytucyjną i parlamentarną. Absolutna, praktycznie cała władza jest skupiona w rękach monarchy, charakterystyczna na przykład dla państw Zatoki Perskiej, to będzie forma rządu, czy dla państwa Watykan. Monarchia konstytucyjna, władza dzielona między organy władzy ustawodawczej pochodzące z wyborów powszechnych, a monarch. Maroko, księstwo Liechtenstein, księstwo Monako, Malezja, Tajlandia. Przykład. No i monarchia parlamentarna, czyli ten typ monarchii, w którym władza monarchii jest ograniczona do absolutnego minimum, praktycznie do tylko pewnych funkcji symbolicznych. Większość monarchii w Europie to monarchie parlamentarne. Następne. Reżim polityczny, czy styl sprawowania władzy. Może być totalitarny, może być autorytarny albo demokratyczny. Sprawa dość oczywista, nie ma chyba sensu tracić czasu na szczegółowe.
omawianie tego zagadnienia na bardziej zaawansowanym poziomie niejako wiedzy, można by tutaj się troszeczkę zastanawiać nad fenomenem autorytaryzmu. Czy po prostu to jest tak, że autorytaryzm to coś, co nie jest ani totalitaryzmem, ani demokracją, czy jednak coś więcej? Ale to już zagadnienie wykraczające poza maturę i można je sobie w tym momencie odpuścić. No i ustrój terytorialno-prawny, trzeci element formy państwa. Mianowicie, jaka jest struktura terytorialna tego państwa? Albo państwo jest jednolite, unitarne, czyli jednostki podziału terytorialnego nie posiadają jakiejś swojej autonomii, są podporządkowane w całości czy prawie w całości organom władzy centralnej, czy jest inaczej, czy poszczególne części składowe państwa mają pewną autonomię i niezależność. I teraz w zależności od tego, jak dużą autonomię i niezależność mają, to mamy bądź to, czy to są państwa złożone, tak? Państwa złożone, gdzie forma ustrój terytorialno-prawny dzieli się na państwa jednolite i złożone. I teraz te złożone dzielą się na trzy kolejne. W zależności od tego, jak wiele uprawnień mają poszczególne jednostki podziału terytorialnego. Federacja, powiedzmy, wśród państw złożonych najmniej mają poszczególne elementy składowe tej autonomii. Konfederacja, czyli Związek Państw, już więcej. Współcześnie konfederacja jest rzadko spotykaną formą. W przeszłości częściej. Z takich współczesnych konfederacji to się często podaje przykład Senegambii. Senegal i Gambia przez pewien czas były w pewnym związku. No, ten związek nie przetrwał. No, ale powiedzmy, że współcześnie to jeszcze pewna formuła konfederacji była tutaj zastosowana. No i unie, różnego rodzaju unie, personalne bądź realne, ale też raczej ma to znaczenie historyczne. Tu nie chodzi o Unię jako Unię Europejską, aczkolwiek ciekawe pytanie, czym Unia Europejska współcześnie jest? Wydaje się, że jest pewną nową jakością. Pewną nową jakością, która nie ma antecedencji w przeszłości. Jakimś typem sui generis, jak to się ładnie mówi. Do końca wydaje się, doktryna i nauka ma problem z określeniem tego, czym Unia Europejska jest. Pytanie do rozważenia we własnym zakresie. Szanowni Państwo, idziemy dalej. Mój czas się już kończy, bo Marcin tutaj już będzie zaraz wchodził, więc ja chcę jeszcze o dwóch rzeczach powiedzieć. Ja będę o dwóch rzeczach chciał jeszcze powiedzieć. O modelach ustrojowych czy systemach rządu, ale nie chcę omawiać poszczególnych tam, to już Państwo doskonale wiecie, model parlamentarno-gabinetowy, kanclerski, uczycie się, patrzcie tam, półprezydencki, macie Państwo w materiałach do WOS zawsze podane te przykłady państw tam, Włochy się przewijają, Francja, Republika Federalna Niemiec, Stany Zjednoczone oczywiście. Nie chodzi o to, żeby mówić dokładnie, że tam kongres amerykański składa się z Senatu i Izby Reprezentantów i tak dalej, i tak dalej. To Państwo na pewno już znacie albo doczytacie jeszcze przed maturą. Ja chcę powiedzieć o dwóch rzeczach na dobrą sprawę. Pierwszej, żeby zrozumieć należycie podział modeli ustrojowych, trzeba wyjść od pewnego podziału zasadniczego. I mi się wydaje, że w materiałach do WOS-u, podręcznikach, nie jest to należycie wyeksponowane. Państwu się przedstawia od razu niejako tam pięć czy sześć różnego rodzaju modeli ustrojowych. Jakby one spadły z nieba. Jakby od zawsze, nie wiem, był tam prezydencki, parlamentarno-gabinetowy, parlamentarno-komitetowy, półprezydencki czy kanclerski. A to nie jest tak. Podstawowy podział dla zrozumienia tego tematu to podział na model parlamentarny, czy można już powiedzieć parlamentarno-gabinetowy i prezydencki. To był podział podstawowy, który niejako określał główne relacje między władzą ustawodawczą a wykonawczą przede wszystkim. Jeżeli te dwa piony władzy były od siebie, powiedzmy, odseparowane, były niezależne, to mieliśmy system prezydencki. Charakterystyczny oczywiście dla Stanów Zjednoczonych. I w zasadzie on tylko w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje. Marcinie, ta słynna... Dobrze funkcjonuje.
dobrze funkcjonuje i tylko w Stanach, bo poza Stanami Zjednoczonymi to, co to wychodziło, albo... Albo dyktatura, albo karykatura. Tak, albo dyktatura, albo karykatura. Zależy, który kraj Ameryki Południowej albo Afryki. Tak, no dokładnie nie. Tak. Głównie w Ameryce Łacińskiej i w Afryce próbowano niejako implementować system prezydencki. Nie wychodziło. Czyli widzicie Państwo, to też nie jest tak, że model ustrojowy to pewna, szanowni Państwo, konstrukcja, którą można dowolnie przenosić z miejsca na miejsce. To też jest pewien produkt, ewolucja pewnego procesu historycznego. A drugim modelem jest model parlamentarny czy parlamentarno-gabinetowy. Drugim podstawowym modelem. Model, w którym podział między władzą ustawodawczą a wykonawczą nie jest już taki klarowny. Gdzie okazuje się, że główne organy władzy wykonawczej są obsadzone przez przedstawicieli bądź powołanych przez dominującą opcję polityczną w parlamencie. Czyli niejako tutaj te dwa piony, władza ustawodawcza i wykonawcza, one się zlewają niejako, prawda? Władza wykonawcza czy rząd, bardziej precyzyjnie mówiąc, staje się pewnym komitetem wykonawczym większości parlamentarnej. I tu były pewne problemy. Czysty model parlamentarny, taki jaki na przykład występował w III Republice Francuskiej w XIX wieku, okazał się modelem bardzo niepraktycznym. Okazało się, że rządy były niestabilne. Dlaczego były niestabilne? One bardzo szybko upadały w momencie, gdy większość, może koalicja rządząca, koalicja partyjna się rozpadała, gdy traciła większość w parlamencie. A takie sytuacje niestety dzieją się często. Takie sytuacje działy się często. Gabinety poszczególne były niestabilne. Władza wykonawcza była niestabilna. Co oczywiście z punktu widzenia interesów państwa jest zjawiskiem wysoce niekorzystnym. A zatem szukano rozwiązania tego problemu. Szukano pewnych racjonalizacji tego czystego modelu parlamentarnego. Szukano pewnych racjonalizacji. I one szły w różnym kierunku. Albo wzmocnienie pozycji prezydenta w modelu parlamentarno-gabinetowym i z tego mamy ustrój półprezydencki, charakterystyczny dla Francji, ale też na przykład dla Portugalii czy Finlandii. Albo szukano wzmocnienia pozycji szefa rządu, konkretnie kanclerza. I tutaj mamy ustrój kanclerski charakterystyczny dla Niemiec i Austrii. Czy wprowadzono instytucję konstruktywnego wotum nieufności? Rozwiązanie niemieckie. Prawda? Można powołać nowego premiera, ale tylko wówczas, kiedy ma się nową, stabilną większość parlamentarną. Tylko wówczas możemy obalić rząd. No, dzięki temu pozycja rządu jest oczywiście dużo bardziej stabilna. To już oczywiście doczytacie Państwo, albo już doczytaliście, na czym model półprezydencki polega i kanclerski. Natomiast jest jeszcze jeden ustrój, model, który trochę się nie mieści w tym całym schemacie. Mianowicie parlamentarno-komitetowy, występujący tylko w Szwajcarii i wynikający z bardzo dużej specyfiki i odrębności ustrojowej, społecznej, prawnej Szwajcarii. Odrębności historycznej. Ustrój wprost zaprzeczający zasadzie podziału władzy, oparty na zasadzie jednolitości władzy, ustrój z bardzo wieloma elementami demokracji bezpośredniej, ustrój ze kolegialną głową państwa. Bardzo ciekawy, charakterystyczny tylko dla Szwajcarii. Całkiem dobrze chyba funkcjonujący, mimo pewnych perturbacji, jakie w ostatnich czasach się pojawiły. I szanowni Państwo, ostatnie zagadnienie, systemy partyjne. To mówię, wyświetlić się starałem, mam nadzieję, że jest to dla Was pomocne. Jeśli nie, to piszcie na czacie, to też będzie jakiś feedback, który będzie też cenny na przyszłość. Mianowicie ostatnie ważne zagadnienie z ogólnych wiadomości na temat państwa to systemy partyjne i ordynacje wyborcze.
Szanowni Państwo, systemy partyjne to Państwo już na pewno kojarzycie, jednopartyjny czy tam inaczej monopartyjny, z pewnym specyficznym podtypem systemu partii hegemonicznej, tak jak na przykład występował w PRL-u w przeszłości. No, mamy jakąś jedną wielką partię, jakieś przybudówki do niej, prawda, które tylko są pewnym dekorum, są pewnym dodatkiem czysto symbolicznym. A typowy system monopartyjny oczywiście jest tylko jedna partia, która sprawuje władzę. No, charakterystyczny jest to oczywiście ustrój, system dla państw totalitarnych. System dwupartyjny, mamy dwie duże partie, które co jakiś czas się zmieniają władzą, zmieniają się u steru władzy. No, oczywiście się podaje Wielką Brytanię jako przykład modelowy, czy Stany Zjednoczone. No i wielopartyjny, dzielący się na system partii dominującej, blokowy bądź rozbicia wielopartyjnego. Nie ma sensu wchodzić w szczegóły, jest to oczywiste. Natomiast jeszcze jest jeden ciekawy system, kooperacji partii. Charakterystyczny znowu tylko dla Szwajcarii. Jak to się dzieje, że przed wyborami partie rywalizują ze sobą, a po wyborach zaczynają współpracować, wspólnie tworzą rząd. Tak jest w Szwajcarii. Tak było też przez lata w Austrii, ale to był krótki okres. Dąży się do pewnej zgody, do pewnej jedności stanowisk, prawda? Aby niejako władza odpowiadała na potrzeby większości członków społeczeństwa. Już bardzo, bardzo ciekawy system, tak jak mówię, charakterystyczny dla Szwajcarii. No i ordynacje wyborcze. To, że są większościowe i proporcjonalne, to Państwo wiecie. To, że są różne podtypy tych ordynacji, to też Państwo wiecie. A jeżeli nie wiecie, to macie dwa dni na to, żeby się dowiedzieć, bo jest to zagadnienie ważne. Natomiast co chciałbym tu niejako wyświetlić, pewien problem, który wydaje mi się też jest troszeczkę mało wyświetlany, czy mało omawiany, czy nie za dobrze omawiany w podręcznikach do WOS. Mianowicie zagadnienie, rodzaj ordynacji wyborczej, a reprezentatywność parlamentu, czy reprezentatywność w ogóle tego ciała, które zostało wybrane. Uznaje się co do zasady, że systemy proporcjonalne czy ordynacje proporcjonalne powstały po to, żeby dawać większą reprezentatywność społeczeństwu w organach przedstawicielstwa. One są dziwne, one są skomplikowane, przeliczanie głosów jest trudne, dzielenie mandatów jest trudne i długotrwałe. No może nie długotrwałe, ale zawiłe, może tak trzeba by powiedzieć. Ale robi się to wszystko po to, żeby niejako ciało wybrane w wyborach w jak największym stopniu reprezentowało różne stanowiska, opcje światopoglądowe, różne opcje polityczne w społeczeństwie. W ordynacjach większościowych, czyli w tych, które w typowej, klasycznej ordynacji większościowej mamy okręgi jednomandatowe, zwycięzca bierze wszystko, czyli na przykład nie, ktoś, kto zdobył 30% głosów w danym okręgu jednomandatowym, wszyscy inni mieli mniej niż 30%, no to ten jeden z 30% bierze ten mandat. No to w domyśle mamy, że 70% mieszkańców tego okręgu wyborczego nie jest reprezentowane. Żeby temu zaradzić, no, próbowano wprowadzać ordynacje proporcjonalne. Ja bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć. Aha, i teraz tak, jeszcze prawo Maurice'a Divergera. Jeżeli mamy ordynację większościową, to ona powinna nam, zgodnie z tym, co Diverger zauważył, powinna nam kształtować dwupartyjny system partyjny. Dwie partie dominujące wtedy się wytwarzają. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest w Zjednoczonym Królestwie na przykład, które mają klasyczną ordynację jednomandatową. Tak, to jest prawda. A teraz rzecz, o której chcę powiedzieć. Owszem, powstają dwie partie duże, ale te partie są zupełnie innego rodzaju partiami niż te partie, które występują pod rządami ordynacji proporcjonalnych. To są partie bardzo luźne, o bardzo elastycznej i płynnej strukturze organizacyjnej. Na przykład o partii demokratycznej, amerykańskiej partii demokratycznej, to niektórzy autorzy w ogóle kwestionują ją jako posiadającą status partii. Luźny związek różnego rodzaju środowisk, bardzo luźno często powiązany. Jak to się dzieje, że przy niektórych sprawach niektórzy demokraci potrafią głosować z republikanami, a niektórzy republikanie potrafią głosować z demokratami?
A no właśnie. A dlatego, że jako członkowie tych partii w modelu większościowym są dużo słabiej związani z centrum decyzyjnym, jakie zarządza daną partią. I można przyjąć, że wewnętrznie one są tak zróżnicowane i złożone, że jednak mimo wszystko ta reprezentacja polityczna jest zachowana. Jest zachowana. Mimo że weźmy Stany Zjednoczone, przykład Stanów Zjednoczonych. Mimo że partia libertariańska w Stanach Zjednoczonych nigdy nie weszła do parlamentu, to nie znaczy, że poglądy libertariańskie nie są w Stanach Zjednoczonych reprezentowane. Frakcja libertariańska w ramach partii republikańskiej, jak i również partii demokratycznej, bo libertarian mamy i u republikanów, i demokratów. Libertarianie też są podzieleni. Mimo wszystko te frakcje są. I libertarianizm jako pewna doktryna polityczna jest reprezentowana w Stanach Zjednoczonych. Więc na to chciałem zwrócić uwagę. Tu postawię kropkę. Na tym zakończę, bo czas mój się kończy. Miałem mówić 45 minut. No, powiedzmy na początku było trochę gadki wstępnej, więc myślę, że wyrobiłem się w czasie. Teraz głos przejmuje Marcin, który pochyli się nad ustrojem politycznym naszego państwa, nad najważniejszymi zagadnieniami z Konstytucji, które wydaje się też na ostatniej prostej przed maturą powinny się państwu przydać. Ja na chwilę obecną dziękuję, ja tu oczywiście siedzę i do dyskusji wracam za 45 minut. Dziękuję. To dziękuję za przekazanie pałeczki, czyli mam 45 minut. No dobrze, proszę państwa, no nie będę państwu mówiąc o ustroju państwa, no nie zacznę od tego, że mamy podział władzy, którą koncepcję wymyślił Montesquieu, która się tam dzieli, bo to wszyscy wiemy od szkoły podstawowej, a niektórzy nawet i od przedszkola. Więc generalnie uważam, że państwo już wiedzą dużo. Część pewnie wie jeszcze więcej, a inni jeszcze więcej. Więc tak zastanawiając się, co by tutaj państwu powiedzieć, żeby to było efektywne, to wpadłem na pomysł, że to może nie tyle będą o jakichś podstawach, no bo podstawy państwo już pewnie znają, tylko powiem kilka takich rzeczy, które w mojej ocenie są ciekawsze, bardziej interesujące i może pozwolą też lepiej uchwycić, czy lepiej zrozumieć pewne elementy charakterystyczne dla polskiego systemu rządów, dla polskiego ustroju politycznego, czy szerzej, no, które są zawarte w polskiej konstytucji. I tak po kolei, począwszy od początku, może nie będę analizował preambuły, ale z tych najistotniejszych przepisów, które są zawarte w konstytucji z 1997 roku, co takiego jest najistotniejszego. No, Konstytucja Polski, jak Państwo wiedzą, była uchwalona w roku 1997, przyjęta w referendum, weszła w życie 17 października 1997 roku. Te daty pewnie warto wiedzieć. Referendum było 25 maja 1997 roku, to też pewnie warto pamiętać. No i jak każda konstytucja, prawie każda konstytucja, zawiera zasady ustrojowe. Ona definiuje ustrój polityczny, ustrój społeczny, ustrój gospodarczy. Dzisiaj byśmy nawet powiedzieli, że definiuje tożsamość konstytucyjną państwa. To jest teraz takie dość modne określenie. Ono się wzięło z traktatów założycielskich Unii Europejskiej, znaczy po ostatniej ich rewizji dokonanej w 2009 roku, czy znaczy traktat Lizbony był podpisany w roku 2007, wszedł w życie w roku 2009. Teraz to pojęcie tożsamości konstytucyjnej państwa jest dość, powiedziałbym, modne i na czasie. No i jak wygląda ta tożsamość konstytucyjna państwa, jeżeli chodzi o polskie zasady ustrojowe? Je państwo znajdą głównie w rozdziale pierwszym Konstytucji. Tą zasadą mi tutaj, to pewnie nie odkryję żadnej Ameryki, no to najistotniejszą jest zasada demokratycznego państwa prawnego. To jest obecnie artykuł 2 Konstytucji. Zasada demokratycznego państwa prawnego, tak ona się nazywa, obowiązuje w Polsce już, znaczy Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym od końca roku 1989, od w zasadzie początku transformacji ustrojowej, to był ten centralny, można powiedzieć, z punktu widzenia prawa konstytucyjnego, to był ten centralny element transformacji ustrojowej, czyli nowela grudniowa z roku 1989 i przekształcenie PRL-u, państwa socjalistycznego w demokratyczne państwo prawne.
No ta zasada jest o tyle istotna, że jest częstokroć wykorzystywana przez Trybunał Konstytucyjny, czy powoływana w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako jedna z tych podstawowych, czy tych naczelnych zasad ustrojowych, która właśnie nam określa, jakie to państwo jest. Jest to na pewno państwo prawne, czyli jest ten XIX-wieczny komponent, tak w zasadzie koncepcja niemiecka, czyli że organy państwa działają na podstawie prawa, w formie przewidzianej przez prawo i w granicach przewidzianych przez to prawo. No i ten drugi komponent, który można utożsamić ze słowem demokratyczny, no tak akurat nazwa tak wyszła, czyli to prawo musi, czy to prawo, które jest stanowione przez organy państwa i które jest stosowane przez organy państwa, ono musi spełniać pewne, czy musi respektować pewne uniwersalne wartości, no skąd, czyli w dużej mierze utożsamiane z prawami człowieka. W pewnym uproszczeniu można tak powiedzieć. Skąd to się, proszę państwa, wzięło? No i łatwo się, jak łatwo się domyślić, z oświadczeń II wojny światowej. Trzecia Rzesza co do zasady była państwem prawa. Jakie to prawo było, no to doskonale wiemy. Po II wojnie światowej, po roku 1945, no właśnie ta nowa koncepcja państwa prawa, którą w Polsce nazwało się demokratycznym państwem prawa, to było właśnie takie państwo prawa, czyli zostajemy przy tym formalnym legalizmie, bo on jest fajny, on jest użyteczny, on jest nam potrzebny, niewątpliwie jest już liberalny, no, da się to ukryć, a jednocześnie dbamy o to, będziemy przestrzegać tego, żeby to prawo miało określoną treść. To już nie jest wszystko jedno, jakie mamy prawo, tylko to prawo musi mieć określoną treść, czyli musi respektować prawa człowieka. No, zasad ustrojowych zawartych w rozdziale pierwszym, z takich na pewno istotniejszych, to jest już wspomniany przeze mnie podział władzy, który mówi i o powadze, i o podziale, i o równowładze władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, wskazuje, jakie organy pełnią tą władzę. To w sumie też jest istotne, że władza ustawodawcza to Sejm i Senat, że prezydent i Rada Ministrów to władza wykonawcza, literalnie Rada Ministrów, nie premier, nie ministrowie, a władza sądownicza to sądy i trybunały. To też ma dość istotne znaczenie, bo tym przepisem ustrojodawca przesądził na przykład, że Trybunał Konstytucyjny to władza sądownicza, co wcale takie, ze względu na zakres kompetencji i znaczenie tego organu państwa, wcale takie oczywiste nie jest. I niektórzy w nauce prawa, niektórzy prawnicy, wybitni prawnicy twierdzą, że sąd konstytucyjny to wcale żaden sąd nie jest, tylko takie coś pomiędzy władzą sądowniczą a władzą wykonawczą. Z innych istotnych zasad zawartych w rozdziale pierwszym Konstytucji to na pewno zasada dobra wspólnego. Zasada dobra wspólnego jest na pewno bardzo istotna, nie dlatego, że jest zawarta w artykule pierwszym, bo i zazwyczaj w Konstytucji, no jak już, czy ona zawiera preambułę, czy nie zawiera preambuły, akurat Polska zawiera preambułę, ale zazwyczaj ten artykuł pierwszy jest dość istotny. No, to jest artykuł, który otwiera Konstytucję i rzeczywiście artykuł pierwszy polskiej Konstytucji mówi o tym, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. To na razie potencjał normatywny czy znaczenie tej zasady chyba jeszcze czeka na odkrycie. To pewnie jest związane z faktem, że no nie da się ukryć, że zasada, że wyjaśnienie tej zasady czy wskazanie, co ona oznacza, no w dużej mierze musiałoby nas sprowadzić, czy Trybunał Konstytucyjny sprowadzić na łono katolickiej nauki społecznej. Jak się państwo domyślają, nie wszystkim się podoba. Po drugie też podobnie brzmiał artykuł pierwszy Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku. Tam co prawda było wspólne dobro i dobro wspólne. No jak wszyscy wiemy, młoda panna to nie panna młoda. Jest to pewna subtelna różnica, ale czasami daleko idąca. No ale pewne leksykalne czy jakieś tam językowe podobieństwa istnieją, więc też z tego powodu, no może to nie jest wzorzec, do którego wszyscy chcieliby sięgać. No, w rozdziale pierwszym jest wskazane, że stolicą Polski jest Warszawa. To też warto wiedzieć, że taki przepis w Konstytucji jest, no bo nie każda konstytucja określa, zawiera przepis określający, które miasto jest stolicą Polski. A jeszcze dwa zdania o ustroju społecznym. No bo tam też mowa o ustroju gospodarczym, o tym pewnie państwo sobie w każdym podręczniku czytali, że ustrój gospodarczy, to albo tam jakiś wolny rynek, kapitalizm i takie rzeczy. No w Polsce to mamy społeczną gospodarkę rynkową, czyli
czyli generalnie wolna konkurencja i kapitalizm. No, w państwach socjalistycznych, w państwach demokracji ludowej, no to była gospodarka centralnie planowana i cała ekonomia marksistowska. I to o tym pewnie Państwo wszyscy wiedzą, natomiast warto wspomnieć, że konstytucja określa też coś takiego jak ustrój społeczny. To nie jest tak, że konstytucja na temat ustroju społecznego nic nie mówi, tylko ona zawiera pewne przepisy, które na przykład określają, że co to jest samorząd terytorialny. No i samorząd terytorialny to jest wspólnota wszystkich mieszkańców danej gminy lub danego terytorium. Czy oni się lubią, czy się nie lubią, oni z mocy prawa tworzą tą wspólnotę samorządową. Nikt ich w zasadzie o zdanie nie pyta. W ramach tego ustroju społecznego można też wskazać jakieś pewne grupy, czy grupy społeczne, czy pewne wspólnoty w ramach funkcjonujące w ramach społeczeństwa, które na przykład, albo relacje między członkami społeczeństwa, które państwo uważa za bardziej wartościowe i które zasługuje na wsparcie. Taką wspólnotą jest małżeństwo, taką wspólnotą jest rodzina. Konstytucja w artykule 18 nakazuje wspierać tego rodzaju wspólnoty i tego rodzaju instytucje, podobnie jak macierzyństwo i rodzicielstwo, ale też w Konstytucji, w rozdziale pierwszym Konstytucji jest też przepis nakazujący ochronę czy wsparcie weteranów. To też ma dość istotne znaczenie, kogo wspieramy i także może za co wspieramy. Proszę Państwa, no rozdział drugi to są prawa i wolności człowieka. To jest bardzo długi rozdział zawierający dość szczegółowe regulacje. Jak porównamy do innych konstytucji, to te regulacje są dość szczegółowe. O genezach praw człowieka to Państwo oczywiście się o tym uczyli, są różne typy i tak dalej, podziały to... Nie mamy tutaj czasu, żeby to szczegółowo określać. Miałem mówić o tym, co najważniejsze. To, co jest najważniejsze w polskiej konstytucji, jeżeli chodzi o rozdział drugi, o prawa i wolności człowieka, no poza tym, że to jest pierwsza konstytucja, która mówi o prawach człowieka, a nie o prawach obywatelskich czy wolnościach obywatelskich, bo poprzednie konstytucje Polski dwudziestowiecznej, one mówiły o prawach obywatelskich. No to jest pewna różnica, chociażby leksykalna, no ale nie tylko. To ma pewne znaczenie. To, co jest najistotniejsze dla koncepcji ochrony praw człowieka, ochrony wolności człowieka, która jest zawarta w Konstytucji, to jest wskazanie źródła, czy zadeklarowanie, co jest źródłem tych wolności i praw człowieka, a tym źródłem jest godność. Godność każdego człowieka, która jest przyrodzona, niezbywalna, nienaruszalna. Ona jest przyrodzona, czyli ona się nie urodziła, ona nie jest urodzona, ona jest przyrodzona, czyli wynikająca z istoty danego bytu, zjawiska, no w tym przypadku akurat z istoty człowieka. Cecha przyrodzona to jest ta cecha, która jest konstytutywna, która jest nieodzowna, immanentna dla danego bytu, w tym przypadku człowieka. To jest pojęcie oczywiście filozoficzne i to dość starej filozofii zaczerpnięte, powiedziałbym filozofii klasycznej, to nie są żadne nowożytne koncepcje typu podział władzy czy zasada suwerenności narodu. Oto też jest bardzo istotna zasada, która jest zawarta w rozdziale pierwszym Konstytucji. Natomiast godność, jak już powiedziałem, jest przyrodzona, czyli jest obiektywna, przysługuje każdemu człowiekowi. Skoro jest obiektywna, no to jest niezbywalna. Nie można się jej pozbyć, nie można z niej zrezygnować. To tak jakby rezygnacja z godności, to jakby zrezygnować z bycia człowiekiem. No trochę się nie da. No to tak na mocy definicji jest niemożliwe. Ponadto godności nie można być pozbawionym. Ani żaden organ państwa, ani organ międzynarodowy, ani żaden trybunał międzynarodowy, ani żadna Unia Europejska, ONZ, żaden organ państwa, ani żadne państwo obce w taki czy inny sposób nie jest w stanie tej godności, nie jest w stanie człowieka godności pozbawić, czy to orzeczeniem sądu, czy w żaden inny sposób. Cecha jest niezbywalna, obiektywna i jest też nienaruszalna, no bo obowiązkiem państwa jest ją chronić. To jest konsekwencją tych trzech cech, które są zadeklarowane w artykule 30 Konstytucji, no to fakt, że godność jest uniwersalna, ona przysługuje każdemu w tym samym stopniu. Nieważne co zrobił, czy jest złodziejem, czy jest gwałcicielem, czy jest pedofilem, czy jest bohaterem, czy siedzi w tym studiu, czy w tym pomieszczeniu, czy jest po drugiej stronie internetu, to nie ma żadnego znaczenia. Godność jest taka sama. Przynajmniej jak mówię studentom, to im się to nie wszystkim się to do końca podoba, szczególnie jak tam wymieniam tych najbardziej zasłużonych.
których godność jest identyczna jak w przypadku innych, no ale z tego wynika koncepcja obiektywnych praw człowieka i wolności ludzkich, która przysługuje każdemu z tego tytułu, że jest człowiekiem. Ale o czym jeszcze Konstytucja mówi nam dalej? To jest bardzo istotne i w Konstytucji, no to jest rozdział trzeci, zamknięcie katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. W skrócie mówi się generalnie o zamknięciu katalogu źródeł prawa, ale mówiąc prawidłowo, to jest zamknięcie katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, a więc tylko w zasadzie tej istotniejszej części źródeł prawa, czyli tych aktów normatywnych, które regulują sytuację prawną wszystkich podmiotów prawa, w szczególności obywateli, czyli nas. I Konstytucja wymienia, jakie to mogą być akty, jest w sumie 7. 5 jest w artykule 87, to już pewnie Państwo znają na pamięć, tam Konstytucja, ustawa, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenie, akty prawa miejscowego, a do tego jeszcze rozporządzenie z mocą ustawy i w pewnym uproszczeniu prawo Unii Europejskiej. Tam Konstytucja trochę inaczej to określa, w artykule 91 bardziej ogólnie, ale generalnie to o to chodzi. No i to też także takim istotnym elementem charakterystycznym koncepcji konstytucyjnej, koncepcji źródeł prawa, to takie uwiązanie rozporządzenia do ustawy, czyli rozporządzenie minister czy rząd, premier, prezydent oczywiście może wydać, ale tylko na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego. Tego przed rokiem 97 nie było i na poziomie normatywnym, nie było też tego w praktyce, no i twórcom Konstytucji bardzo zależało na tym, czy to członkom Zgromadzenia Narodowego w roku 97 bardzo zależało na tym, żeby właśnie ten katalog źródeł prawa uporządkować, to było takim istotnym, to miało być takim istotnym osiągnięciem, czy wkładem także no, w światowy rozwój prawa konstytucyjnego, czy światowego konstytucjonalizmu, że tak szczegółowa regulacja dotycząca źródeł prawa. Bo pod tym względem inne konstytucje to aż tak szczegółowe nie są i nie są też tak, no, tak szczegółowe i tak restrykcyjne w tym względzie. Dalej mamy organy państwa. No, zaczynam od władzy ustawodawczej, bo zazwyczaj władza ustawodawcza jest wymieniana jako pierwsza, a po drugie, no, zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, zasada suwerenności narodu, czyli ta koncepcja XVIII-wieczna koncepcja suwerenności ludu. W Polsce mamy tradycję nazywania tego suwerennością narodu. Tak było w Konstytucji Marcowej z 21 roku i tak jest też w obecnej Konstytucji z 97 roku, tak w 89 roku tę zasadę suwerenności narodu przywrócono. W PRL-u była suwerenność ludu pracującego miast i wsi, czyli pewna eksplikacja, pewna konsekwencja założeń państwa socjalistycznego, założeń marksizmu, leninizmu i w zasadzie dyktatury proletariatu. Ona w taki sposób była wyrażona w Konstytucji PRL z 52 roku. Aktualnie mamy zasadę suwerenności narodu, no i naród sprawuje bezpośrednio, czyli to są jakieś, to jest referendum, zresztą to referendum tak w Polsce, tak, Konstytucja nie do końca jest chętna temu referendum, no ale ono tam jest, rzeczywiście, ono się tam pojawia, jest lepiej uregulowane, czy bardziej szczegółowo niż wcześniej, no ale podstawowy sposób sprawowania władzy przez naród to przez przedstawicieli. No a gdzie są ci przedstawiciele? Konstytucja określa, kim są przedstawiciele narodu, to są posłowie i senatorowie. Przy okazji, taka ciekawostka, prezydent Rzeczypospolitej nie jest przedstawicielem narodu. On jest wybierany przez naród, ale Konstytucja nie określa go przedstawicielem i to jest też związane ściśle z oświeceniowymi koncepcjami nowożytnego konstytucjonalizmu, które właśnie wskazują, że to ten organ, ten parlament, ten organ przedstawicielski, no właśnie złożony, to właśnie parlament jest tym organem przedstawicielskim, to on reprezentuje naród. Posłowie i senatorowie piastują mandat wolny, nie wiążą ich instrukcje wyborców, nie można ich odwołać, ich mandat jest wolny, są wybrani na 4-letnią kadencję, która co do zasady nie może być przedłużona ani skrócona. No, może być jeszcze skrócona, jak prezydent skróci kadencję Sejmu, względnie Sejm sam podejmie taką uchwałę, no, ale może też być wydłużona, jeżeli zostanie wprowadzony jakiś stan nadzwyczajny i akurat wypadnie na koniec kadencji Sejmu czy Senatu, to ona wtedy będzie przedłużona. No, teoretycznie możemy w nieskończoność przedłużyć, no, ale to tylko tak teoretycznie. Mamy dwa organy władzy ustawodawczej, Sejm i Senat. To, co istotne, proszę o tym pamiętać, że Senat nie pełni funkcji kontrolnej. On nie kontroluje rządu. Od kontroli rządu jest Sejm.
tylko i wyłącznie Sejm, tylko jemu przysługują różnego rodzaju instrumenty w ramach sprawowania funkcji kontrolnej, czyli to może być interpelacja, to są zapytania poselskie. No i to, co najistotniejsze, czyli wotum nieufności i wotum zaufania. Rząd, żeby mógł rządzić, przynajmniej w dłuższej perspektywie czasu, w polskim systemie rządów musi cieszyć się zaufaniem Sejmu. Sejm musi mu udzielić wotum zaufania. Jeżeli w konstytucyjnych terminach Sejm nie udzieli wotum zaufania rządowi, no taki rząd nadal pozostaje oczywiście rządem, no ale będzie musiał podać się do dymisji, a prezydent jest zobowiązany do jego odwołania i powołania kolejnego rządu. Więc tylko Sejm pełni funkcję kontrolną, Senat jej nie pełni. Jeżeli chodzi o stanowienie ustaw, czyli o procedurę ustawodawczą, no to najistotniejsze takie elementy, na których warto pamiętać, żeby się na jakimś teście czy innym pytaniu nie pomylić, no to proszę pamiętać, że wśród tych podmiotów, które mogą wnieść projekt ustawy, nie ma senatorów, to jest tylko Senat. Senat to jest pewien organ kolegialny, izba parlamentu, zwana popularnie wyższą, niepoprawnie, choć akurat w Polsce rzeczywiście obraduje na pierwszym piętrze, więc jest izbą wyższą. W tym sensie to jest jedyny przejaw tego, że jest wyższą i wyższości nad Sejmem, no bo żadnego innego nie ma. Sejm obraduje na parterze, choć ma dużo większą, znaczy ta sala posiedzeń plenarnych jest dużo bardziej okazała niż taka trochę, no teraz w przypadku trochę wymuszona sala posiedzeń plenarnych Senatu. W tym samym budynku przy ulicy Wiejskiej, więc to Senat może wnieść projekt ustawy, a nie senatorowie. Ani nawet jakby było 100 i bardzo by chcieli, to nie mają takiego uprawnienia. Konstytucja tego nie przewidziała. Ona powiedziała tylko wyraźnie, że to Senat. Jeżeli chodzi o inicjatywę rządową projektów ustaw, no to tylko sam rząd, czyli też musi być decyzja organu kolegialnego. Rada Ministrów musi się zebrać, albo na posiedzeniu, albo w trybie obiegowym, bo i taka możliwość istnieje, ale to musi być decyzja Rady Ministrów. Premier nie może wnieść projektu ustawy, minister nie może wnieść projektu ustawy. On potem w Sejmie będzie mógł przedstawiać, będzie mógł prezentować, będzie mógł bronić i przekonywać Sejm, czy później Senat do projektu ustawy, czy do uchwalenia tej ustawy, którą rząd wniósł. Ale to tylko w imieniu Rady Ministrów. To Rada Ministrów jako organ kolegialny posiada prawo inicjatywy ustawodawczej. No to może taka ciekawostka, bo tym pewnie też warto wiedzieć, choć nie wiem, czy to już nie jest trochę nad wyraz. Konstytucja literalnie mówi, że to posłowie posiadają prawo inicjatywy ustawodawczej. Nie określa ich liczby. To, że jest to 15 posłów albo komisja sejmowa, tylko stała komisja sejmowa, wynika z przepisów regulaminu Sejmu, są przepisów w zasadzie starszych, czy norm prawnych, które są starsze niż sama konstytucja i pewnej praktyki, na przykład, że nadzwyczajne komisje sejmowe nie posiadają prawa inicjatywy ustawodawczej, ale to jest pewna praktyka, która jest zastana, konstytucja ją zastała, literalnie ustawodawca postanowił posłowie, no, stan jest jaki jest, niektórzy mają tutaj wśród wybitnych konstytucjonalistów, czy też tych mniej wybitnych, mają tutaj pewne uzasadnione wątpliwości, czy ta interpretacja przepisu konstytucji, czy to wykonanie jest prawidłowe. To, co jest też, bo jeżeli chodzi o projekty ustaw, to jest dość istotne, bo to wprowadziła Konstytucja 97 roku, tylko rzeczywiście wcześniej w Polsce nigdy nie było, to obywatelska inicjatywa ustawodawcza. To jej początki to rok 97, tego wcześniej nie było. Ten rząd, posłowie, względnie Senat projektu ustaw mogli wnosić, tu nie ma nic nowego, też prezydent, też podmiot, który może wnieść projekt ustawy, chociaż to nie jest zbyt często, żeby była państwa w systemach, szczególnie w systemach parlamentarnych, mogła wnosić projekty ustaw, akurat w Polsce tak jest. Natomiast to, co konstytucja wprowadziła w roku 97, obywatelską inicjatywę ustawodawczą, grupa co najmniej 100 tysięcy obywateli posiadających czynne prawo wyborcze do Sejmu, ona może wnieść projekt ustawy i w zasadzie i Sejm ma obowiązek go rozpatrzenia w ustawowym terminie, czy przeprowadzenia pierwszego czytania. Oczywiście Sejm może odrzucić projekt ustawy, no bo zgodnie ze starą zasadą parlamentaryzmu i także zasadą autonomii parlamentu,
każdy projekt ustawy może być odrzucony już w pierwszym czytaniu. Nie ma takiego, zgodnie z polskim prawem, nie ma takiego projektu ustawy, który by nie mógł być, którego by Sejm nie mógł odrzucić w pierwszym czytaniu, o ile oczywiście pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Bo regulamin Sejmu przewiduje im takie możliwości, że pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu komisji sejmowej, no to wówczas nie można odrzucić projektu ustawy. Ale jeżeli jest na posiedzeniu plenarnym, każdy projekt może być odrzucony, nawet jeżeli jest obywatelski, nawet jeżeli jest najlepszy, nawet jeżeli jest cudowny, nawet jeżeli w jakiejś telewizji, czy to w TVN-ie, czy w innej, będą mówić, że to jest najwspanialszy projekt, dzięki któremu osiągniemy szczęście powszechne, to nie ma żadnego znaczenia. Sejm może każdy projekt w pierwszym czytaniu odrzucić. W trzecim również, bo są trzy czytania. Proszę Państwa, proszę o tym pamiętać, że to też jest taka może ciekawostka, może nie. Kto w Polsce uchwala ustawy? W Polsce ustawy uchwala Sejm. Zgodnie z konstytucją to Sejm uchwala ustawę. Ona po jej uchwaleniu po trzecim czytaniu, jako ten projekt ustawy przekształca się w ustawę uchwaloną przez Sejm. To jest, proszę sobie, Państwo nie wierzą, proszę sprawdzić artykuł 121 Konstytucji. Tam jest wyraźnie napisane ustawa uchwalona przez Sejm i ją marszałek Sejmu kieruje do Senatu. Senat ma 30 dni, żeby podjąć uchwałę. On żadnej ustawy, przynajmniej w tym trybie podstawowym, uchwalać nie będzie. On podejmuje uchwałę i w tej uchwale w jakiś sposób się będzie ustosunkowywał do ustawy uchwalonej przez Sejm. To może być aprobata, to może być dezaprobata, to mogą być wreszcie poprawki, może też nic nie zrobić, co w zasadzie jest równe, jest tożsame z aprobatą. No i dopiero po tym okresie bezczynności względnie aprobaty, ustawa uchwalona przez Sejm przekształca się w ustawę i marszałek Sejmu może wtedy przekazać, znaczy nie może, on nie ma obowiązek przekazać prezydentowi do podpisu. Natomiast no, jeżeli Senat ma jakieś uwagi, jakieś wątpliwości co do ustawy uchwalonej przez Sejm, czy mu się nie podoba i chce ją odrzucić albo chce ją poprawić, no to wówczas marszałek Senatu przekazuje uchwałę marszałkowi Sejmu i Sejm może, nie musi się rozpatrzyć, rozpatruje uchwałę Senatu. Jeżeli zbierze się większość bezwzględna, czyli ponad połowa posłów będzie za odrzuceniem stanowiska Senatu, no to stanowisko Senatu jest wtedy odrzucane. Jeżeli nie będzie tej większości, na przykład zabraknie jednego głosu, to się czasami zdarza, nawet nie tak dawno były takie przypadki, no to wtedy poprawka Senatu czy stanowisko Senatu będzie uwzględnione w tym ostatecznym tekście ustawy. No chyba, że to będzie uchwała o odrzuceniu, to wtedy postępowanie ustawodawcze ulegnie zakończeniu. Warto też pamiętać o immunitecie. Posłowie i senatorowie z mocy konstytucji mają immunitet, czyli on się dzieli na formalny, materialny, nie wchodząc w głębsze szczegóły, no polega on na tym, że wobec posła nie można prowadzić postępowania karnego, czyli nie można go ścigać za popełnione przestępstwa i wykroczenia, w tym wykroczenia drogowe. Tam oczywiście są pewne wyjątki, istnieją procedury, że można jednak wyrazić zgodę w danej sprawie, żeby jednak tam posła lub senatora przeczołgać, o tym zawsze decyduje Izba. Potem też proszę pamiętać, o czym mało kto wie, ale immunitet oczywiście przysługuje konkretnemu posłowi, konkretnemu senatorowi, ale to jest przywilej Izby. I to Izba ostatecznie będzie o tym decydować, czy ten immunitet będzie chronił danego posła czy senatora, czy nie może. To, że poseł, senator w odpowiednim momencie może wyrazić zgodę, jest tylko pewnym wyjątkiem od reguły. To prawda wyjątkiem, który nam trochę przesłania tą regułę, ale taka jest konstrukcja i taka jest geneza immunitetu parlamentarnego. Polska konstytucja, na przykład w odróżnieniu od litewskiej, nie przewiduje immunitetu dla członków rządu. Jeżeli mamy ministrowie, premier, jeżeli oni nie są posłami i nie są senatorami, no to im immunitet nie przysługuje. Z tego z tytułu zasiadania w rządzie immunitet nie przysługuje. To też jest, może warto o tym wiedzieć. Dalej, proszę Państwa, dalej mamy prezydenta. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, czyli głowa państwa, wybierany w wyborach powszechnych. W Polsce wybory powszechne głowy państwa odbywają się od roku 90. Wtedy zmieniono konstytucję z 52 roku i rzeczywiście odbyły się pierwsze wybory. No to Państwo wiedzą, wygrał Lech Wałęsa dość dużą przewagą głosu. Niespodziewanie do drugiej tury nie... Znaczy spodziewano, powiedzmy, że niespodziewanie do drugiej tury nie przeszedł premier Tadeusz Mazowiecki. To miało określone konsekwencje polityczne, ale wracając na gród polskiej konstytucji,
Co trzeba wiedzieć o prezydencie? No prezydent oczywiście także cieszy się immunitetem, w zasadzie za wszelkie przestępstwa czy naruszenia prawa odpowiada wyłącznie przed Trybunałem Stanu. To się nazywa w pewnym uproszczeniu, to będzie odpowiedzialność konstytucyjna, wyłącznie Zgromadzenie Narodowe, czyli 560 posłów i senatorów, czyli połączeni posłowie i senatorowie, tak zwany Sejm i Senat, oni mogą go, postawić w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. W okresie kadencji, tak ponadto w pozostałym zakresie, czy w okresie kadencji, swojej pięcioletniej kadencji, on odpowiedzialności zasadniczo nie ponosi. Jeżeli chodzi o jego najistotniejsze jakby zadania i kompetencje, no jak Państwo sobie otworzą artykuł 126 Konstytucji, to tam znajdą podstawowe zadania prezydenta. Przyjmuje się, że to jest, ten przepis jest o tyle istotny, że on wskazuje funkcje, wskazuje właśnie te podstawowe zadania, te cele, po co prezydent jest w państwie, czyli ma stać na straży Konstytucji, ciągłości władzy państwowej, nienaruszalności granic. No i te cele, te zadania swoje realizuje za pomocą przysługujących mu kompetencji. Te kompetencje, w ramach tych jego kompetencji, które wynikają albo z konstytucji, albo z ustaw, generalnie przyjęło się, że wyróżnia się tak zwane prerogatywy. Konstytucja nie używa określenia prerogatywa. Zwykło się mianem prerogatyw prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwykło się określać te akty urzędowe prezydenta, które nie wymagają kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów, czyli premiera. No to na przykład zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu, zwołanie pierwszego posiedzenia Senatu, wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Tych uprawnień prezydent trochę ma, no chyba najistotniejsze to jednak będzie wniosek o tak zwane weto ustawodawcze, czyli zwrócenie ustawy do Sejmu, żeby tam Sejm ją przemyślał, czy to na pewno ją chce uchwalić, no jeżeli 3/5 chce ją uchwalić, no to wtedy ją uchwali. Jak nie będzie 3/5, no to ustawa nie wejdzie w życie i prezydent nie będzie musiał jej podpisywać. Więc to są prerogatywy, zwane też osobistymi uprawnieniami prezydenta. One, no tak jak mówię, aktualnie to charakteryzują się tym, że nie wymagają kontrasygnaty premiera. Czym jest ta kontrasygnata? Kontrasygnata etymologicznie oznacza współpodpis. To jest drugi podpis. No, mamy system parlamentarno-gabinetowy w Polsce z elementem, z silną pozycją prezydenta, ale to jest system parlamentarno-gabinetowy, jak tutaj mówił pan dziekan. To jest ta podstawa. On jest trochę w Polsce modyfikowany, bo to wynika z naszej historii w dużej mierze i wydarzeń politycznych, głównie lat 90., ale to jest system parlamentarny. No i jednym z cech charakterystycznych systemu parlamentarnego jest instytucja kontrasygnaty. Kontrasygnata polega na tym, że przedstawiciel rządu, w Polsce jest to zawsze premier, kiedyś było inaczej, gdzie indziej może być inaczej, w Polsce to jest zawsze premier, że premier podpisuje akt urzędowy prezydenta, no z wyjątkiem tych prerogatyw, czyli tych aktów urzędowych, których konstytucja w artykule 144 stanowi, że nie jest ona wymagana. Premier dokonuje kontrasygnaty, w wyniku tej kontrasygnaty on takim powiedziałbym symbolicznie przejmuje odpowiedzialność przed parlamentem, odpowiedzialność polityczną za ten akt, a to jest taki skutek, powiedziałbym, bardziej symboliczny, a skutek bardziej realny, no bo skutek czysto taki prawniczy, no to jest taki, że ten akt urzędowy nabiera mocy prawnej i on wywołuje skutki prawne. To na przykład prezydent nie mianuje ambasadora, dopóki nie będzie kontrasygnaty premiera i tak dalej. Proszę Państwa, kilka słów o rządzie, no bo rozdział 6 to jest rząd. To, co jest, proszę Państwa, istotne i o czym trzeba pamiętać, że rząd jest oczywiście drugim członem egzekutywy, tym tak naprawdę istotniejszym. Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną i wewnętrzną państwa i to jest najistotniejsze, to ona prowadzi politykę państwa, nie prezydent. Prezydent ma swoje kompetencje, ma swoje zadania, ale polityki państwa on nie prowadzi. Od prowadzenia polityki jest rząd. I ma ku temu szereg instrumentów i także nadzoruje pracę całej administracji rządowej, zarówno tej centralnej, czyli ministerstwa, urzędy centralne i tak dalej, jak i pracę wojewodów, no i urzędu wojewódzkich. Urząd wojewódzki służy temu, żeby obsłużyć wojewodę.
Wojewoda jest organem administracji rządowej w terenie, jest ich 16, no bo tyle mamy w Polsce województw. Konstytucja nie przesądza liczby województw, więc tutaj można, mogłoby być ich więcej albo mogłoby ich mniej. To jest decyzja tak naprawdę ustawodawcy. No i oprócz wojewody mamy jeszcze administrację rządową niezespoloną. Czyli ona polega na tym, że organy administracji rządowej w terenie podlegają pośrednio lub bezpośrednio, ale właściwym ministrom, jakby z pominięciem tego etapu czy poziomu wojewody. No i rząd tą całą administracją rządową kieruje no, po to, żeby prowadzić politykę państwa. Kto wchodzi w skład rządu? Mamy dwa podmioty, które są obligatoryjne i muszą być w składzie każdej Rady Ministrów. To jest prezes Rady Ministrów, który kieruje jej pracami i tu jego pozycja jest wyraźnie dominująca. To nie jest przewodniczący organu kolegialnego, który zwołuje posiedzenia, je prowadzi, ogłasza przerwę i pyta się, czy kawa jest ciepła albo czy komuś czegoś nie brakuje, tylko prezes Rady Ministrów to jest ten pan, ewentualnie ta pani, która kieruje pracami Rady Ministrów i ona rzeczywiście kieruje. Jego pozycja jest tutaj dość istotna, no, nadaje ton całym urzędowi i pracom rządu. I też poniekąd ministrom, którzy no muszą się liczyć z tym, że stanowisko premiera jest stanowiskiem premiera, a nie kolegi ze szkolnej ławki. No i właśnie drugie podmioty, czy drugie osoby, które muszą zasiadać w rządzie, muszą być w składzie Rady Ministrów, to są ministrowie kierujący działami administracji rządowej, zwani ministrami resortowymi albo ministrami działowymi. No, polska administracja rządowa tak jest skonstruowana, że ona się dzieli na dział administracji rządowej, no i poszczególne takie departamenty, czy takie właśnie resorty i tymi resortami kierują poszczególni ministrowie. Oczywiście minister może mieć jeden departament, czy jeden dział administracji rządowej, może mieć dwa, trzy, może mieć ich siedem. To można dzielić jak premier uzna, bo to premier dzieli te resorty. Komu chce, to może dać więcej, może dać mniej. Rząd prowadzi politykę, no więc robią to tak, jak chcą. No i ten minister kieruje, i w każdym rządzie muszą być ci ministrowie kierujący dziełem administracji rządowej, no bo każdy dział administracji rządowej, który jest przewidziany w ustawie o działach administracji rządowej, musi mieć swojego ministra. Zresztą może jedna osoba fizyczna, jeden Iksiński, jeden Kowalski, czy tam jeden Olszówka, albo jeden Ludwin, on może kierować 10 działami, może kierować jednym dziełem, no ale on musi nim kierować. I on się może nazywać ministrem magii, ministrem powietrza, ministrem wojny albo ministrem architektury, widoków na przyszłość. To jest finezja premiera w dużej mierze. No, ale istotniejsze są to, jakimi działami kieruje. No i to są te dwa podmioty, które muszą być w każdym rządzie. Ponadto i zazwyczaj są wicepremierzy. Do tej pory chyba we wszystkich radach ministrów, przynajmniej do roku 1997, w każdym składzie był przynajmniej jeden wicepremier, ale nie jest on konieczny. Znaczy, może być Rada Ministrów, która nie ma wicepremiera i ona będzie funkcjonować. Choć zazwyczaj głównie z przyczyn politycznych, to chodzi głównie o koalicję rządową albo jakieś no, względy prestiżowe czy nobilitujące. Któryś z członków Rady Ministrów jest jednocześnie, któryś z ministrów jest jednocześnie wicepremierem, albo wicepremier jest tylko po prostu wicepremierem. Aktualnie mamy też taką sytuację, co jakiś czas też takie sytuacje się zdarza. I mamy jeszcze ministrów tak zwanych bez teki, czyli ministrów, członków Rady Ministrów. Oni nie kierują żadnym działem administracji rządowej, ale są pełnoprawnymi członkami Rady Ministrów, biorą udział w jej posiedzeniach, mogą zabierać głos, ewentualnie głosować, choć na Radzie Ministrów się praktycznie nigdy nie głosuje, ale przepisy zezwalają, nie ma praktyki. Tam się nie głosuje, no bo to premier, jak premier mówi, że jest okej, no i generalnie i żaden z ministrów no nie jest bardzo, bardzo na nie, no to dana uchwała, dany projekt, dana decyzja jest podjęta. Tak to generalnie w praktyce wygląda. No i minister, członek Rady Ministrów nie może wydać rozporządzenia. To jest dość istotna różnica między ministrem kierującym działem administracji rządowej i ministrem członkiem Rady Ministrów i o to też no, często można pytać studentów, uczniów, bo to jest dość istotna różnica. No i minister bez teki zazwyczaj nie ma, znaczy no, zawsze nie ma ministerstwa, no bo jego, choć musi mieć jakiś urząd, który go obsługuje, zazwyczaj to będzie kancelaria prezesa Rady Ministrów. Jeżeli chodzi o powoływanie rządu, to
procedura jest tam, Państwo na pewno wiedzą te trzy kroki, to tam już w większości to się tego pewnie uczyli. Ja tylko zwracam Państwa uwagę na istotny element, kto w Polsce powołuje rząd. Wszystkich premiera i wszystkich członków Rady Ministrów powołuje prezydent. To jest charakterystyczne dla systemu parlamentarnego. Ich powołuje, przynajmniej znaczy jeden z dwóch możliwości, ale jedno jest to charakterystyczne dla systemu parlamentarnego, że ich, że członków rządu, cały rząd powołuje prezydent, prezydent powołuje głowa państwa. I dopiero od powołania przez głowę państwa rozpoczyna się ich urzędowanie. Zanim ich prezydent nie powoła, oni, ani żaden premier, ani żaden minister, nawet jeżeli ma być, nawet jeżeli w telewizji czy w radiu ogłoszą, że ktoś jest ministrem albo że jest prawie ministrem, czy no już prawie się zbliża, dopóki prezydent nie podpisze aktu powołania danej osoby na stanowisko ministra, premiera, wicepremiera, no to ta osoba nie obejmuje tego urzędu. To objęcie urzędu to jest akt prezydenta, to jest bardzo istotne. No bo jak się obejmuje urząd, premiera, ministra i tak dalej, dopiero od tego momentu można wykonywać swoje funkcje, korzystać z kompetencji, popierać wynagrodzenie i takie tam inne fajne rzeczy. No i jest się tym premierem, ministrem i tak dalej analogicznie do momentu, aż prezydent nie odwoła. Jak prezydent będzie zwlekał, bo akurat jest, nie wiem, w Tajlandii albo na wakacjach w Tahiti, albo z wizytą w Polinezji Francuskiej i akurat jest sztorm, no i utknął na jakiejś wyspie, chwilowo, znaczy jest niby kontakt, no ale no, jest sztorm, nie wiem, burza tropikalna, więc nie przyleci, żeby odwołać, no to minister, premier dalej jest ministrem, jest premierem. Wotum zaufania oczywiście jest konieczne, ale ono będzie zawsze później, czyli Polska przyjęła ten model, że najpierw jest powołanie rządu, rząd jest rządem par excellence, ma wszystkie swoje kompetencje bez wyjątku, czy to się komuś podoba, czy to się komuś nie podoba, czy to ktoś rozumie, czy się z tym zgadza, to nie ma żadnego znaczenia, ma wszystkie swoje kompetencje, potem premier w imieniu rządu wygłasza exposé w Sejmie i występuje z wnioskiem o wyrażenie wotum zaufania, no i albo i dostaje, albo nie. Nawet jeżeli nie dostanie, to dalej będzie premierem, tylko że jeżeli a rząd będzie rządem, poszczególni ministrowie będą ministrami, oczywiście oznacza oczywiście brak wotum zaufania, podobnie jak udzielenie wotum nieufności, oznacza, że dość szybko oni będą odwołani przez prezydenta, ale ten dzień, dwa, może być nawet tydzień w skrajnych przypadkach między wotum nieufności czy odmową udzielenia wotum zaufania przed Sejmem, a odwołaniem przez głowę państwa nadal będą tymi pełnoprawnymi członkami Rady Ministrów. Zresztą w Polsce taka sytuacja miała miejsce bodaj w roku 2004, czyli rząd w przypadku pewnej historii z powoływaniem Marka Belki na, znaczy rządów Marka Belki, tylko potem odwoływaniem i tak dalej. Ostatecznie no, uzyskał wotum zaufania, ale dopiero właśnie w tym tak zwanym trzecim kroku. No to chyba mój czas już powoli dobiega końca. Może o władzy sądowniczej parę słów? Może kilka słów o władzy sądowniczej. Jak już powiedziałem, władza sądownicza to sądy i trybunały. No może tylko, oczywiście sędziom przysługuje immunitet. Konstytucja zawiera kilka gwarancji, kilka przepisów gwarancyjnych dla sędziego. Między innymi to właśnie jest ten immunitet, który też no, sprawia, że tak łatwo go przed sądem karnym sędziów nie można ciągać. Gwarancje pewnego uposażenia, zakaz przenoszenia z wyjątkami, ale generalny zakaz przenoszenia bez jego zgody na przykład do innej siedziby. I kilka słów o strukturze. Jeżeli chodzi o sądy, no to konstytucja przewiduje tak, że oczywiście jest Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy jest sądem najwyższym i on sprawuje nadzór judykacyjny nad sądami powszechnymi i sądami wojskowymi. Czyli Sąd Najwyższy nie jest sądem powszechnym, o tym warto pamiętać, no i tym bardziej nie jest sądem wojskowym. Jest no, sądem, nie powiem, sui generis, no ale jest w zasadzie jest jedyny w swoim rodzaju. Sprawuje nadzór edukacyjny nad sądami powszechnymi. Jakie mamy sądy powszechne, to decyduje ustawodawca. Aktualnie mamy trzy szczeble sądów powszechnych, sądy rejonowe, sądy okręgowe i sąd apelacyjny. No, aktualnie są przymiarki do tego, żeby spłaszczyć tą strukturę i były tylko dwa szczeble, ale to jest decyzja ustawodawcy. Mogą być dwa, mogą być trzy szczeble, może być nawet pięć.
jeżeli ustawodawca postanowi, że mają być, nie wiem, sądy grodzkie, rejonowe, prowincjonalne, okręgowe, apelacyjne i jeszcze kasacyjne, tak będzie. To jest decyzja ustawodawcy. Sądy mają, byleby tylko to były sądy powszechne, nazywają się sprawami karnymi i cywilnymi. Ponadto są sądy wojskowe, no bo one również są wymienione w Konstytucji, ale generalnie zajmują się tylko sądzeniem żołnierzy. Aktualnie jest ich, no to nie sobie, że następuje atrofia tego sądownictwa, no ale rzeczywiście tych sądów po ostatniej reformie jest ich coraz mniej, są tylko dwa okręgowe sądy wojskowe i kilka garnizonowych. Oprócz tego pionu, powiedziałbym, tego podstawowego sądu powszechnego, jednego przyklejonego sądownictwa wojskowego, nad którym nadjudykacyjnie sprawuje Sąd Najwyższy, mamy jeszcze sądownictwo administracyjne. Sądownictwo administracyjne jest dwuinstancyjne i tą dwuinstancyjność wprowadziła Polska Konstytucja 97 roku. Instancje są dwie. Naczelny Sąd Administracyjny, Centralny Konstytucyjny Organ Państwa i 16 wojewódzkich sądów administracyjnych. Apelacyjny to dla przykładu jest 11. W każdym województwie jest wojewódzki sąd administracyjny. Czym zajmują się sądy administracyjne? Postępowanie oczywiście jest dwuinstancyjne, no bo każde postępowanie sądowe w Polsce musi być dwuinstancyjne. Generalnie kontrolą legalności decyzji administracyjnych, czy w zasadzie działań administracji, wszelkich aktów administracyjnych, w tym także legalności uchwał samorządu terytorialnego, czy nawet legalności aktów prawa miejscowego. Więc zakres kognicji mają całkiem sąd administracyjny, całkiem spory. Na druga instancja to jest jeden naczelny sąd administracyjny na cały kraj, czy to jest sąd drugiej instancji. No i mamy dwa trybunały. Trybunał Stanu to jest taki polski wynalazek ustrojowy, czyli on służy temu, żeby egzekwować odpowiedzialność konstytucyjną, no w odniesieniu do prezydenta także odpowiedzialność karną i na zasadzie takiej zasadzie konkurencyjnej też wobec członków Rady Ministrów w pewnym zakresie może być egzekwowana odpowiedzialność karna, ale generalnie egzekwuje odpowiedzialność konstytucyjną. Czym jest odpowiedzialność konstytucyjna? Odpowiedzialność konstytucyjna jest rodzajem odpowiedzialności prawnej, która jest zbliżona do odpowiedzialności karnej, ale nią nie jest. No po prostu to są takie naruszenia konstytucji lub ustawy, które nie wypełniają znamion żadnego czynu zabronionego. To takim pewnym uproszczeniu, jako taki przykład, na przykład wydanie rozporządzenia przez ministra, czy przez prezydenta, albo przez premiera z naruszeniem upoważnienia ustawowego. To można podać jako taki przykład naruszenia takiego czynu, za którym można by było być pociągniętym do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Tutaj no nie wchodzę w pewien przepis kodeksu karnego, który trochę nam zaburza tą ładną konstrukcję. No i wreszcie mamy Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny powstał w latach 80., tam jest dość złożona historia jego powoływania. Aktualnie nie ulega wątpliwości, że z organem władzy sądowniczej składa się z 15 sędziów wybieranych na 9-letnie indywidualne kadencje przez Sejm, bo to też zmienił, to akurat wszystko wprowadziła, to są zmiany wprowadzone konstytucji w roku 97. No i czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny? Trybunał Konstytucyjny zgodnie z modelem takim tym europejskim, kelsenowskim, skoncentrowanym modelem sądownictwa konstytucyjnego zajmuje się przede wszystkim hierarchiczną kontrolą zgodności norm. To określenie, czyli hierarchiczna kontrola zgodności norm lub norm prawnych, lub jak to woli, kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych, to jest to, co pewnie Państwo sobie wielokrotnie czytali w różnych materiałach, czy na samej konstytucji, badanie zgodności ustawy z konstytucją, ustawy z umowami międzynarodowymi ratyfikowanymi z poprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, przepisów rozporządzenia z ustawą itd. To wszystko jest, to ponieważ system prawny jest hierarchiczny, czyli są akty normatywne wyższego rządu i niższego rządu. No i generalnie Trybunał Konstytucyjny bada ich hierarchiczną zgodność. Zasada jest prosta, akt normatywny jest wyżej w hierarchii, to znaczy, że akty normatywne niżej muszą być zgodne z tymi wyższego rzędu i tym generalnie w odpowiednich trybach na podstawie wniosku, pytania prawnego sądu lub skargi konstytucyjnej, nie tak łatwo złożyć, bo to generalnie obywatele składają te skargi konstytucyjne, to wówczas Trybunał może uchylić przepis ustawy czy przepis innego aktu normatywnego, który jest niezgodny z aktem wyższego rzędu. I ponadto jeszcze ma trzy istotne takie zadania, choć Trybunał Konstytucyjny, to jest rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Ostatni spór konstytucyjny, który w zasadzie Trybunał, znaczy jeden z ostatnich, który rozstrzygał, to jest tak zwany spór o krzesło, czyli między prezydentem, o krzesło w Brukseli oczywiście, czyli spór między premierem a prezydentem, kto ma reprezentować Polskę na posiedzeniach Rady i Rady Europejskiej. No oczywiście to jest oczywiste, że rząd, no bo to rząd prowadzi politykę zagraniczną, chyba że poprosi prezydenta, ale ten prezydent no,
musi się słuchać premiera. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, kontrola legalności działalności partii politycznych, celów i działalności partii politycznych, to jest uprawnienie Trybunału Konstytucyjnego od roku 89. No i wreszcie, jeżeli prezydent nie może przejściowo wykonywać swoich obowiązków, to wówczas Trybunał Konstytucyjny jest jedynym organem, który może to stwierdzić, że zachodzi taka tymczasowa, przejściowa przeszkoda, i wtedy to stwierdza i powierza wykonywanie obowiązków prezydenta marszałkowi Sejmu, bo prezydenta marszałek Sejmu, jak prezydenta nie ma, a jest gwarantem ciągłości władzy państwowej, no to ktoś musi być za niej, ktoś musi być głową państwa za prezydenta, czyli wtedy to jest marszałek Sejmu. Na przykład jak prezydent jest, nie wiem, chory, jest w śpiączce, czyli nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, albo zostałby porwany. No to też jest pewna taka sytuacja, gdzie no nie może wykonywać swoich obowiązków. Natomiast jak na przykład umrze albo zrezygnuje, to wtedy nie trzeba zaprzątać Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest sytuacja, kiedy po prostu z mocy prawa marszałek Sejmu obejmuje i w zasadzie natychmiast obejmuje wykonywanie swoich obowiązków. Dobrze, to z mojej strony to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, to ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Tak. Ale nie będę znał odpowiedzi. Tak. Dziękuję Marcinie za twoją wypowiedź. Pytania są, zaraz się nimi zajmiemy. Już tutaj je widzę na czacie. Szanowni Państwo, tutaj mamy... Znaczy proszę oczywiście zadawać pytania. Jak macie Państwo, to naprawdę piszcie. Teraz mamy te pół godziny, czy ponad pół godziny właśnie na Państwa pytania i postaramy się w jakiś sposób na nie odpowiedzieć. Mamy pytanie tutaj pierwsze od Pani Oli. Czy mają Panowie jakieś przemyślenia na temat tego, co może się znaleźć na tegorocznej maturze? No ja nie mam żadnych przemyśleń, Marcinie. Ja podobnie, no niestety. Więc nie mamy przemyśleń. Ja Pani odpowiem tak. Jak uczyłem WOS-u, no to już było ileś lat temu, to też zawsze tak spekulowałem, zastanawiałem się, co na tych tematach wypracowania tutaj, o te tematy Pani chodzi, spekulowałem i nigdy mi się nie sprawdziło. Więc ja chyba jestem bardzo złym tutaj źródłem przewidywania przyszłości. A propos przyszłości, to przypomina mi się za zdanie Leszka Kołakowskiego, no to polski filozof, myśliciel, który się wypowiedział kiedyś o futurologii. Futurologia to nauka o przyszłości, a przyszłości jeszcze nie ma, czyli futurologia to nauka o niczym. Prawda? Więc tutaj no, w tego typu spekulacje się nie wchodzimy, wie Pani. Jesteśmy co do zasady naukowcami, przed nimi staramy się być, więc... Co przyszłość? No zostawmy to może jasnowidzom, wróżkom, czarodziejom, nie wiem. Nie mam przemyśleń, wie Pani, no ciężko na to odpowiedzieć. Ogólnie przewidywania są trudne, szczególnie jeżeli dotyczą przyszłości. Tak, dokładnie. Pani Natalia, najważniejsze pojęcia z działu gospodarka. Powiem Pani, nie wiem, najważniejsze pojęcia, wie Pani, w świetle tego, co obecnie obserwujemy, bo zauważcie Państwo, że często te matury jednak jakoś starały się być zakorzenione w tym, co się dzieje wokół nas. Nawiązywały do jakichś wydarzeń stosunkowo niedawnych. Tu niejako chodzi, to ma sens, bo chodzi o to, żeby sprawdzić, czy tam uczeń obserwuje świat wokół. Czy jest świadom tego, co się dzieje wokół niego, czy śledzi bieżące informacje, wiadomości i tak dalej. Więc teraz, no cóż, to zmagamy się z kryzysem inflacyjnym, prawda? Jest to duży problem, prawda? Tak wysokiej inflacji nie mieliśmy od wielu lat w Polsce. Czyli wszelkie zagadnienia może z tym związane, wie Pani. Inflacja, deflacja, stopy procentowe, Rola Narodowego Banku Polskiego, tam tak bardziej prawo niż gospodarka, no ale też. Ale też. Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, takie zagadnienia, myślę, interwencjonizm, etatyzm, no też się przewijają, prawda? Jaki powinien być tam zakres ingerencji państwa
w gospodarkę, w procesy gospodarcze, tak? No, często jak trwoga, prawda, no to uciekamy do państwa, niech nas państwo chroni. Jak mamy dobrobyt, no to wtedy chcemy, aby tego państwa było jak najmniej, podatki były jak najniższe. No więc kwestie w ogóle kryzysów gospodarczych, tak. Prawda, recesja, hossa, bessa. To byłoby takie na czasie, no jeszcze było pytanie jest o pojęcia, to embargo. To też jest teraz na czasie, tak. Embarga, czyli embargo, ograniczenia w handlu, sankcje. To też są takie pojęcia, które są na czasie. No, o tym się teraz dyskutuje, tak więc surowce naturalne, odnawialne źródła energii, bo to jest i wojna na Ukrainie, ale też no, Fit for 55, czyli, czyli też taki no, trochę szerszy horyzont, ale to no, wojna nie sprawi, że Unia Europejska zmieni swoje kierunki czy zapatrywania, może i trochę zrewiduje, zmodyfikuje, ale generalnie to raczej będzie szło w tym samym kierunku, więc tak, czy w ogóle jest kwestie klimatyczne, to także mogą się, czy związane z klimatem, z ochroną środowiska, to także tu, gdzie to zahacza o gospodarkę, to również mogłoby być zrównoważony rozwój, to pojęcie. Tak, tak, jak najbardziej. To jest takie modne. Ja pani powiem, że ja nawet wziąłem tutaj takie vademecum, jedno z kilku, które korzystałem, gdy uczyłem WOS-u, właśnie otworzyłem dział gospodarka, żeby chociaż sobie wzrokowo tak skojarzyć, co tutaj może się dziać. Więc proszę pani, jak pani tutaj widzi, gospodarka centralnie planowana versus wolnorynkowa, mechanizm popytu i podaży, wolny rynek, prawda, niewidzialna ręka rynku, ale co to jest ta niewidzialna ręka rynku? Myślę, że to może być ciekawe. Może coś o cenach, bo akurat teraz jest też próba no regulowania cen, tak więc jakieś pojęcie z cenami, cena maksymalna, cena ustawowa, coś takiego. Tutaj w tym vademecum na przykład jest cykl koniunkturalny pokazany i powiem pani tak, no to jest to o czym mówiłem, prawda? No wiele wskazuje, że być może jesteśmy w przededniu odwrócenia cyklu, prawda? Na ten cykl spadkowy, bo pandemia wirusa, koronawirusa, bo wojna na Ukrainie, czy w Ukrainie, jak to się może powinno mówić bardziej poprawnie, aczkolwiek nie wiem. No, jest zdania są podzielone właśnie na Ukrainie. Tak, kiedyś doszliśmy do konkluzji, że na Ukrainie jest blisko. Więc tak, myślę, że to wedle tego klucza bym szedł. Może po prostu patrzmy na to, na te pojęcia, które są jakoś blisko związane z bieżącymi wydarzeniami. Patrzę dalej na przykład, deficyt budżetowy, dług publiczny. Prawda? No, zadłużamy się, tak? Państwo się strasznie zadłuża w ostatnich latach, więc być może tu. Ale wie pani, też ciężko przewidzieć, co konkretnie twórcy matury będą mówić. Tak, jesteśmy tu już dobrze. Jakie są rady do wypracowania? Oj, proszę pani, można by mówić długo. Ja, proszę pani, moim zdaniem rady, pisać klarownie, pisać przejrzyście. Ja zauważyłem, że jak młodzież ma tendencję i studenci też do wodolejstwa, powtarzania po 100 razy tych samych wątków, a trzeba się nauczyć pisać językiem prostym, klarownym, a dopiero potem bawić się w jakieś zabiegi stylistyczne i w jakieś popisy językowe. Najważniejsze pisać klarownie, jasno i pokazać wiedzę. To wypracowanie z WOS-u, ono owszem, jest dłuższą formą pisemną, by się wydawać, że taką zapraszającą do pewnej polemiki, do pewnego, nie wiem, może jakiejś przedstawienia własnej opinii. Wie pani, w bardzo ograniczonym stopniu tak jest. Co do zasady chodzi o coś takiego. Pokaż człowieku wiedzę, ale w formie wypracowania. Dokładnie przeczytaj temat, trzeba na każdy element tematu zwrócić uwagę. Zazwyczaj za każdym z tych elementów kryje się pewien segment wiedzy, który trzeba przedstawić i po prostu trzeba to w sposób jasny, klarowny opisać. Czyli dwie rady. Zwrócić uwagę na strukturę, jak się będzie, no, czasu nie będzie pewnie dużo, ale przemyśleć strukturę, żeby był porządek wywodu, żeby to jakoś był w miarę logiczny, żeby był logiczny porządek wywodu, żeby
był jakaś myśl przewodnia i ją potem konsekwentnie realizować, od ogółu do szczegółu czy inaczej, ale żeby tą strukturę, żeby była jakaś struktura, żeby nauczyciel czy osoba, która to za egzaminator, który to będzie sprawdzał, żeby on widział, że jest jakaś myśl przewodnia, że to ma jakiś sens, że uczeń chciał, czy maturzysta chciał w ten sposób coś powiedzieć, miał coś do powiedzenia, jakiś pomysł i potrafił go sprzedać. I też dobra rada: pisać na temat. Nie pisać, wszyscy ludzie, szczególnie jak nie znają w pełni poprawnej odpowiedzi, ale nie tylko, mają tendencję do mówienia wszystkiego, o czym się wie. Najczęściej to egzaminatora będzie irytować. Bo dla niego to jest dodatkowa praca, że on musi czytać czy o rzeczach, za które i tak daje 0 punktów, no bo to jest obok tematu. Uważnie przeczytać polecenie, o czym dokładnie napisać i na to precyzyjnie odpowiedzieć. Im bardziej precyzyjnie, tym lepiej. Mhm. Tak, czytać dokładnie polecenia. Na czynniki pierwsze rozłożyć sobie to polecenie. Na każdy element, który w tym poleceniu jest, musicie się Państwo wypowiedzieć. Dokładnie, czego nie pomijać. Ewentualnie w nawiasie gdzieś tam coś można dać, czy można, ale to jak się już umie, tam się pochwalić, że tu się wie, ale też trzeba uważać, żeby nie uciekać w dygresję, bo to ostrożnie z dygresjami, bo może wtedy zaburzyć, to co mówiłem, część strukturę, może zaburzyć kompozycję. Jak się ucieknie w dygresję, to wtedy jak ten, który będzie czytał, to będzie czytał głównie dygresję, a umknie mu główny wątek. I wtedy to się staje, wypowiedź staje się, czy wypracowanie staje się trochę nieczytelne, jak się ucieka za bardzo w dygresję. Dokładnie. Idziemy dalej. Kolejne pytanie, czy są jakieś przewidywania, jeśli chodzi o tematy wypracowań? Znowu się podobny wątek przewinął. No niestety nie ma przewidywań. No, musimy tutaj rozczarować panią, ale jesteśmy uczciwi, prawda? Tak. W tym pan Grzegorz pyta, czy mogą panowie krótko przypomnieć funkcję kreacyjną Sejmu i prezydenta? Marcinie, mógłbyś? No krótko tak. No, funkcja kreacyjna Sejmu to przede wszystkim kogo wybiera? No, wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybiera prezesa Narodowego Banku Polskiego, to nawet nie wiem, czy dzisiaj się udało, ale wybiera na wniosek prezydenta prezesa Narodowego Banku Polskiego, dwóch członków Krajowej Rady, albo Sejmu, to dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aktualnie trzech członków Rady Polityki Pieniężnej, przy czym ta liczba wynika tylko z ustawy, bo sama konstytucja tego nie precyzuje, ilu członków wybiera. No niektórzy pod funkcję kreacyjną też, jako przejaw funkcji kreacyjnej, wskazują też wotum zaufania, względnie wotum nieufności dla poszczególnych członków Rady Ministrów, no ale to zawsze jest dyskusyjne, czy to jest kreacyjna, czy to jednak jest funkcja kontrolna. No członków Trybunału Stanu oczywiście wybiera Sejm i to ich wybiera w zasadzie na pierwszym posiedzeniu. To jest jeden ze stałych elementów pierwszego posiedzenia, tam na przykład marszałek Sejmu przysięga, tak im dopomóż Bóg albo bez. Składają przysięgę posłowie, wybór marszałka, prezydium i tak dalej. I najczęściej też są wybierani już wszyscy członkowie Trybunału Stanu, czy jest wyjątkiem przewodniczącego Trybunału Stanu, no bo nim z mocy prawa, czyli ex lege, jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego. No, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa są też aktualnie wybierani przez Sejm, no, czyli z czterech posłów jest wybieranych. No i zgodnie z aktualnym nagrodą od kilku lat 15 członków sędziów. No, zgodnie z konstytucją KRS ma jakby członków o różnej proweniencji, czyli różnego pochodzenia, no i tych 15 członków sędziów wybieralnych, to są też sędziowie niewybieralni, no to oni są z mocy stanowiska, czy tam prezesi odpowiednich sądów. Pozostałą 15 to wybiera Sejm. No i także aktualnie Państwową Komisję Wyborczą. To także jest, to może warto pamiętać, bo to jest pewna nowość tego, to jest od kilku lat Sejm wybiera członków Państwowej Komisji Wyborczej. Przez wiele, wiele lat wybór Państwowej Komisji Wyborczej był trochę inny, skład był bardziej sędziowski. Znaczy też nie wszystkich członków Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli chodzi o kompetencje kreacyjne prezydenta, czyli kogo wybiera prezydent, no to na pewno to jest pewien, można powiedzieć, jako przejaw funkcji kreacyjnej prezydenta, to będzie wybór, wskazanie prezesa Rady Ministrów, no bo szczególnie po wyborach,
czy w ogóle kiedy rząd podaje się do dymisji, z wyjątkiem konstruktywnego wotum nieufności, no bo wtedy prezydent nie ma wyjścia, no to w zasadzie kogo on wybierze sobie na premiera, kogo wskaże, to jest teoretycznie jego uprawnienie, jego dyskrecjonalne uprawnienie, może wskazać mnie, może wskazać pana dziekana, czy kogoś innego, nawet pana pytającego może, no tak, bo to jest pan, pana pytającego może wskazać. No oczywiście pewne konsekwencje polityczne tego ruchu będą takie, a nie inne, no ale można być premierem przez te 2, 4 czy nawet 6 tygodni, ale w sytuacji, kiedy w Sejmie nie będzie stabilnej większości, albo tak się rozłożą, takie będą wyniki wyborów, że prezydent będzie widział, że chyba żadnej większości z tego nie będzie, no bo tak się jakoś poskładają, że wszyscy się pokłócą i będą głównie tylko większości negatywne i większość, i aktorzy będą grali na kolejne wybory, no to wtedy prezydent ma istotne, to wtedy jak gdyby ta decyzja prezydenta jest istotna, bo tak naprawdę on zdecyduje, kto będzie premierem, no i będzie powołał tych członków rządu na wniosek premiera. Z takich istotnych kompetencji, znaczy w ramach funkcji kreacyjnej, no kogo jeszcze prezydent powołuje? No prezydent powołuje prezydenta Trybunału Konstytucyjnego. Od kilku lat ma tutaj trochę większy wybór, znaczy zawsze miał co najmniej dwóch, aktualnie tych kandydatów może być nawet więcej, choć ustawa wprost nie określa, ilu ich ma być, ale no musi być co najmniej dwóch. Wybiera wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, oczywiście spośród kandydatów przedstawianych mu przez odpowiednie gremia sędziowskie, czy najczęściej jakieś organy, czy to Sądu Najwyższego, czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, ma kilka kandydatów i spośród nich, spośród tych sędziów tego sądów wybiera. No ponadto 3 członków Rady Polityki Pieniężnej, 2 członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tutaj taka ciekawostka, w Konstytucji jest literalnie napisane, że wybiera członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I kiedy w roku bodaj 2005 zmieniano skład Krajowej Rady, znaczy odchudzano Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z 9 do 5 członków, no to jednym z argumentów, dlaczego akurat prezydent ma mieć 2, a nie 1, czy nie jakoś nie inaczej, było to, że tam jest liczba mnoga. 3 członków Rady Polityki Pieniężnej. No i to tak by jeszcze było. A tak myślę, że wracając do Sejmu, no to jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, to też są takie i prezes Najwyższej Izby Kontroli, choć cała trójka za zgodą Senatu. Tak. Więc to jest dość istotne, zresztą ostatnio w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich to było, no dość długo trwał wybór, bo aktualnie wiadomo, większość polityczna w Sejmie i większość polityczna w Senacie są odmienne, no to oczywiście ma swoje przełożenie w sytuacji, kiedy muszą te organy muszą wspólnie wybrać kogoś, czy obsadzić jakieś stanowisko. Tak, tak, dzięki Marcinie, no bardzo wyczerpująca odpowiedź. Idziemy dalej z pytaniami. Jest pytanie od pani Weroniki, czy w genezach państwa, w koncepcjach genezy państwa różnych, wystarczy podać jednego autora, czy trzeba wszystkich? Ja powiem pani tak, no jeżeli będzie pani w wypracowaniu jakoś nawiązywać do tego zagadnienia, to oczywiście im więcej wiedzy pani pokaże, tym lepiej. To nie ma dwóch zdań. Natomiast w pytaniach pozostałych zazwyczaj one są tak skonstruowane, że chodzi na przykład jedno nazwisko, przyporządkowuje pani do jakiejś tam jednej teorii. No pytanie teraz, no, czy trafi pani akurat na to nazwisko, które pani zna. Więc ja uważam, że im więcej będzie pani znać, tym lepiej, a samo polecenie, same zadania podpowiedzą już pani, o kogo tutaj niejako może chodzić, a w wypracowaniu oczywiście pisać jak najwięcej, prawda? Pokazać wiedzę. Właśnie to jest to w wypracowaniu. Nie idźcie w kierunku pokazać opinie, swoje przemyślenia na temat świata i tym podobne. Nie, pokazać wiedzę. Jak najwięcej w tym wypracowaniu dać informacji, że znacie, przeczytaliście, wyuczyliście się tego i wtedy egzaminator będzie zadowolony. Pani Kornelia. Jaką mapkę państw warto sobie przypomnieć? Lepiej lecieć tylko z Europą, czy patrzeć ogólnie na mapy świata i ważne państwa do danych organizacji? No nie, nie tylko Europa.
no nie tylko Europa, no bo no weźmy, nie wiem, system prezydencki, prawda, no Stany Zjednoczone trzeba wskazać już. Bardzo wiele, nie wiem, monarchii absolutne będzie pani przede wszystkim kojarzyć z Zatoki Perskiej, państwa regionu Zatoki Perskiej, prawda, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, tam odnajdzie pani te monarchie. Będziecie mieć państwo też mapki, często konflikty zbrojne, zwróćcie uwagę, były na mapkach. Wskaż tam, był opis konfliktu, różne państwa i które państwo, z którym numerkiem to państwo przyporządkować do opisu na przykład danego konfliktu. Więc nie tylko Europa. Zdecydowanie nie tylko. No, nawet ja pamiętam przez tych arkuszy maturalnych, fragment Afryki potrafili pokazać, fragment Azji, nawet pan jakiś, nie wiem, Turkmenistan, Kirgistan, prawda, jak na przykład konflikty zbrojne były, czy coś podobnego, więc nie, cały świat, ewidentnie cały świat. A właśnie, a propos no mapy. Można chyba sobie oceanie darować, tak, może bardziej ogólnie, no bo tam chyba nie będą pytali jakieś szczegóły, ale... Nie, no Oceania rzeczywiście, no raczej pewnie nie. Natomiast co w ogóle radzę? Co radzę? Ja zawsze mówiłem swoim uczniom, żeby korzystali z atlasu do wiedzy o społeczeństwie. Zazwyczaj macie państwo podręczniki, macie te wademeka, repetytoria i tym podobne, a mało kto ma atlas. Bardzo dobrą formą pomocy w nauce do WOS-u jest atlas. Kupcie państwo sobie atlasy, może no jeszcze zdążycie, no jutro można z samego rana lecieć do księgarni i kupić atlas. Szanowni państwo, atlasy bardzo pomagają. Te mapki, wykresy, bo to nie tylko mapy, ale też wykresy tam są i różnego rodzaju materiały graficzne, one naprawdę pomagają. Kto nie ma atlasu do wiedzy o społeczeństwie, powinien sobie atlas kupić. On się potem też wam na studiach przyda. Czy pójdziecie na, nie wiem, część osób może pójść na stosunki międzynarodowe, na politologię i tak dalej, atlas się wam przyda. Zresztą w ogóle atlasy warto mieć w domu różnego rodzaju. Więc polecam korzystać z atlasu. Atlas do wiedzy o społeczeństwie. Atlasy na geografii są oczywiste dla państwa. Wszyscy kupują atlasy, gdy się uczą do matury z geografii. Ale też jest atlas do wiedzy o społeczeństwie. Bardzo fajna pomoc. Ja zawsze zachęcałem do korzystania z atlasu. Czyli kupić trzeba sobie atlas i oglądać cały świat. Ogólnie tak, na mapy świata. Dokładnie tak. Mamy następne pytanie od pani Soni, Marcinie. Za bardzo nie wiem, jak pani Soni odpowiedzieć. Czy mogliby państwo opowiedzieć o różnicach w pismach procesowych? Są takie zadania, w których trzeba uzupełnić luki w pismach. No to jest prawda. No. Są takie zadania. Tylko nie do końca o różnicach w pismach procesowych. Czym innym jest pozew, a czym innym jest na przykład, nie wiem, wniosek, który zainicjuje postępowanie administracyjne, prawda? No. To prawda, znaczy, trudno powiedzieć, bo jest dość, przynajmniej dość ogólne. Podejrzewam, że jeżeli coś, to chyba może chodzić o uzupełnienie jakichś zwrotów, to znaczy, żeby nie wyszedł, że w pozwie ktoś wnosi akt oskarżenia do sądu karnego, albo raczej wiem, że chodzi o wyłapanie takich elementarnych, bardziej takich bardziej podstawowych różnic. Ale tak rozumiem, pewnie będzie chodziło. Pewnie będzie chodziło raczej o jakieś nazwy albo własne, albo jakieś sformułowania, no, żeby nie wyszedł pozew oskarżenia, albo jakiś akt, nie wiem, akt powództwa cywilnego, czy coś takiego. Chyba powiem, że raczej chodzi o to, żeby mieć dobrze opracowaną siatkę pojęciową, no bo o co innego mogliby pytać. Czy co innego byłoby do uzupełnienia, no bo no, chyba, że coś tak tam... Tak mi się wydaje, no tak mi się wydaje, tutaj bym się zgodził. Zgodziłbym się z Marcinem, tak. Jak jest wniosek o stwierdzenie, nie wiem, zgodności ustawy z konstytucją, no to będzie do kogo? No to, że do Trybunału Konstytucyjnego, a nie, do, nie wiem, do Sądu Najwyższego. No bo to, bo są takie państwa, gdzie Sąd Najwyższy takie wnioski mógłby rozpatrywać. No. Akurat nie Polska. Akurat nie Polska. Dobrze, przejdźmy dalej. Pani Natalia, czy istnieją współcześnie inne przykłady państw oprócz Szwajcarii, które posiadają system kooperacji państw? Nie. Kooperacji partii. Nie istnieją. Tak jak wspomniałem, to tylko w sposób stabilny funkcjonuje w Szwajcarii. Przez kilka lat, to chyba było w latach 60. w Austrii też. Ale bardzo krótko. To się nie okazało trwałym rozwiązaniem. To jest
system kooperacji partii tylko Szwajcaria, współcześnie tylko Szwajcaria, tylko z uwagi na pewną specyficzną, ale też bardzo dojrzałą kulturę, kulturę polityczną społeczeństwa szwajcarskiego. To jest, jak pani sobie przypomni, rodzaje kultury politycznej Almonda i Werby. Almonda i Werby, kultura zaściankowa, kultura podporządkowania i kultura uczestnicząca. Prawda? Ta najwyżej rozwinięta, ta niejako najbardziej pożądana, to kultura uczestnicząca. No to tutaj Szwajcarzy są modelowym przykładem odpowiedzialnego społeczeństwa, które żywo partycypuje w sprawach publicznych. Tak, więc praktyka, tradycja i od kilkudziesięciu lat, więc już się przyzwyczaili do tego, że to tak funkcjonuje. No, są partie większe i partie mniejsze, i które już przyzwyczaili się do tego, że kooperują wspólnie, tak więc różnic między nimi jest też aż tak bardzo nie ma. To nie znaczy, że aktualnie teraz chyba ta GLP, czyli ta Liberalna Partia Zielona, tam próbuje wskoczyć, żeby być tam na tego siódmego członka, no bo ona relatywnie ostatnio zyskuje w miarę poparcie, no ale jak do tej pory te cztery partie tak się podzieliły, więc. Dokładnie. Pani Wiktoria, jakie są sposoby głosowania w polskim prawie wyborczym? Czy oprócz głosowania bezpośredniego i przez pełnomocnika są jeszcze jakieś? No oczywiście, jeszcze głosowania korespondencyjne. No jedno jest głosowanie osobiste, znaczy głosowanie osobiste, głosowanie bezpośrednie, czyli to, które ma przez pójście do lokalu wyborczego. No i to w zasadzie wszyscy, to jest najbardziej rozpowszechnione, tradycyjne, popularne i tak dalej. No ale drugim, też innym przykładem jest właśnie głosowanie, to jest, że przez pełnomocnika, tak jak najbardziej można głosować przez pełnomocnika. Co prawda, no nie każdy wyborca może głosować przez pełnomocnika, bo tylko tam, myślę, że pamiętam kodeks wyborczy, to powyżej 75 roku życia plus niepełnosprawni. Z wyjątkiem tylko mający stopień lekki niepełnosprawności, to oni mogą głosować przez pełnomocnika. No i oczywiście jest głosowanie korespondencyjne, także proszę o nim. Znaczy pamiętać, szczególnie, że głosowanie korespondencyjne budziło nawet więcej, znaczy nie wiem, czy kontrowersji, poniekąd też kontrowersji budziło, i zakres zmian, jeżeli zmian prawnych, jeżeli chodzi o głosowanie korespondencyjne, no to był niemalże od sasa do lasa, bo to się, te głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, to jest końcówka pierwszej dekady XXI wieku, to wtedy wchodzi w Polsce jako takie alternatywne metody. No i głosowanie korespondencyjne początkowo było tylko chyba u niepełnosprawnych i za granicą, potem zrobiono, że wszystko i wszędzie, potem znowu zawężono tylko do niepełnosprawnych, a obecnie jest, jeżeli dobrze pamiętam, niepełnosprawni oraz osoby 60+. W sumie to 60+, to tak w ramach tej pandemii tak im to trochę wyszło, bo się różne koncepcje tam zmieniają przeprowadzenia wyborów prezydenckich w roku 2020, no ale przepis pozostał, że osoby 60+ mogą głosować korespondencyjnie. No to jest oczywiście taka trochę inna forma niż to głosowanie przez pełnomocnika, no bo głosowanie przez pełnomocnika technicznie jest bardziej zbliżone do głosowania w lokalu wyborczym, tylko tyle, że zamiast mocodawcy idzie pełnomocnik. Tak, chyba że i głosuje za mocodawcę, chyba że przychodzi pełnomocnik do lokalu wyborczego i się okazuje, że mocodawca przedwcześnie zagłosował za niego, znaczy za osobiście, no bo taka możliwość też istnieje. No i to jest na formę zagłosowania korespondencyjnego, tylko że ono oczywiście powoduje, że trzeba wystąpić o pakiet wyborczy, potem trzeba odpowiednio zagłosować, to jest też istotne, bo to głosowanie w tym pakiecie, tak, znaczy ono nie jest trudne, tylko trzeba uważnie czytać instrukcje, bo tam trzeba między innymi włożyć kopertę do koperty, to jest trochę może mało instrukcyjne, znaczy mało intuicyjne, ale do przeprowadzenia. Idziemy dalej. Ustroje jakich państw warto znać? Pani Wiktorio, tutaj odpowiedź będzie standardowa, no te typowe ustroje charakterystyczne dla poszczególnych modeli ustrojowych. Czyli tak, Niemcy dla systemu kanclerskiego, Francja dla półprezydenckiego, Szwajcaria dla parlamentarno-komitetowego, Włochy dla parlamentarno-gabinetowego. Dla parlamentarno-gabinetowego w takiej odmianie westminsterskiej, to się mówi system westminsterski, to oczywiście Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, bo tu mamy system parlamentarno-gabinetowy,
tak samo jak we Włoszech, ale Włochy są republiką, a Zjednoczone Królestwo z monarchią, prawda? Głowa państwa. No i to zupełnie inna odrębność. Ten parlamentaryzm jest tam taki najbardziej idealny. Tak Włochom tak wyszło w tej republice, że mają wszystkie cechy modelowe, tak więc. Oni to celowo tak zaplanowali, jak się rozliczali ze swoją przeszłością i Mussolinim, to tak to zaplanowali, jak pożegnali, czy w zasadzie wygnali króla i jego rodzinę. Mm-hmm. I Stany Zjednoczone oczywiście. Ameryki. Czyli te ustroje musicie państwo znać, i ustrój polski oczywiście najbardziej dokładnie, tak? To jest jasne. To jest cały odrębny dział konstytucja, więc ustrój polski oczywiście bardzo dokładnie te zagraniczne, które wymieniłem, a pozostałe to tylko przykładowe, wiedzieć, gdzie są te monarchie absolutne, konstytucyjne, parlamentarne w świecie, umieć wymienić państwa, gdzie jest kolegialna głowa państwa, tam Szwajcaria, prawda, Bośnia i Hercegowina, San Marino, PRL w przeszłości, jeśli chodzi o Polskę. Andora? No to Andorę, ten kopryncypat to warto pamiętać. Kopryncypat, bo to jest dość ciekawostka. To jest ciekawostka. Bo to może się powiedzieć jak ciekawostki, bo to jest tak, tak już atypowe, że... Więc tu umieć wymieniać, na przykład wiedzieć, w którym państwie jaki system partyjny jest, ale to też wymieniać, prawda? Mhm. Nigdzie tam państwa jakieś z wielopartyjnym w modelu rozbicia wielopartyjnego, gdzie dwupartyjny, to umieć wymieniać. Natomiast tak dokładnie znać to te państwa, które tutaj... Dwupartyjne to głównie wszystkie anglosaskie. To tak wychodzi w wszystkie anglosaskie. To będzie najbardziej Stany Zjednoczone, Ameryki to jest oczywiście najbardziej, ale też Kanada, Zjednoczone Królestwo, czyli Wielka Brytania i Australia. Tam generalnie dwie partie zawsze dominują. To się oczywiście tam trochę nie jest tak może tak w 100% idealnie, szczególnie teraz, że Zjednoczone Królestwo się trochę ulega dewolucji, szczególnie odrębności Szkocji się i Irlandii Północnej, te odrębności są wyraźne, ale mimo Anglia dominuje w ustroju także partyjnym Zjednoczonego Królestwa. No jednopartyjne, to wiadomo, Chińska Republika Ludowa, Korea Północna, to najlepiej jakieś kraje komunistyczne, to najlepsze przykłady. Dokładnie tak. Pamiętaj, że głową, prawda, państwa kanadyjskiego czy australijskiego jest monarchini brytyjska w tym momencie. Gdzie monarcha brytyjski jest? Tak, to pamiętaj, w którym, gdzie jest głową państwa, bo... Bo to mogą być takie podchwytliwe pytania. Co najważniejszego z gospodarki globalnej? Powtórzymy to, co wcześniej. Myślę, że wszelkie pojęcia, zagadnienia związane z kryzysem, z którym się obecnie zmierzyć musimy, prawda? Tak mi się wydaje. Co powtórzyć najbardziej? Kolejne pytanie, pani Karolina. I tu pani Karolina jeszcze raz to zadała na końcu, co powtórzyć w największym stopniu na sam koniec. Z moich obserwacji wynika, że najczęściej eksploatowany jest właśnie dział państwo, dlatego na nim się dzisiaj skupiliśmy, czyli te zagadnienia dotyczące nauki o państwie, dotyczące politologii i tak dalej. Sporo jest też wydarzeń, zadań z wiedzy o świecie współczesnym. Konflikty zbrojne w ostatnich latach, to co się dzieje wokół nas, jakieś wydarzenia polityczne, wybory z ostatnich lat, czy to w Polsce, czy za granicą, też się przewija sporo. Żeby sprawdzić, czy śledzicie bieżące informacje, to jest ważne. Śledzić w ogóle bieżące informacje, to powinien być nawyk każdego człowieka, nie tylko kogoś, kto się uczy do matury z WOS-u, ale w ogóle śledzić, co się dzieje wokół w świecie. No i jeszcze dałbym ustrój polityczny państw. Polski. W dziale państwo też. W dziale państwo rozumiem też ustrój polityczny polski, oczywiście, że tak. Bo z tego na pewno będą pytania. Będą. Jak nie takie, to inne. Oczywiście, zawsze będzie jakaś uzupełnianka tam z konstytucji, będą was pytać o te różnego rodzaju większości, kiedy jest bezwzględna, kiedy kwalifikowana, kiedy zwykła, ilu tam jest jakichś posłów, senatorów, jak kadencje trwają. Wszystkie większości, że tam wybiera się taką, a taką, to na pewno będzie. Ilu się musi pod wnioskiem, bo tu nieufności podpisać i tak dalej. No tak, to może być, bo też o to łatwo zapytać. Tak. I odpowiedź jest precyzyjna, albo wie, albo nie. Teraz tak, pani Karolina, tu inna pani Karolina pisze, bardzo nam miło, pani Karolino, nie jest to pytanie, ale przeczytam, fajne z was chłopaki, dziękujemy za ten live. No ja bardzo dziękuję przede wszystkim za ten komentarz i w ogóle wiecie państwo, napiszcie, czy wam taka formuła pasuje,
czy jak oglądaliście te nasze TikToki, prawda, czy czytaliście te materiały dostępne na stronie. My, wiecie, przecieramy szlaki. To jest eksperymentalny projekt. Chcieliśmy spróbować, czy to trafi do młodych ludzi. Tak jak mówię, chcemy stworzyć coś innego, tak? Robimy różne rzeczy, których nie robią standardowe uczelnie. Między innymi wyszliśmy naprzeciw do was tym WOS-em. No ale wiadomo, trochę tu próbujemy, może filmik nagramy, może nagramy webinarium. Wiemy, że tych materiałów jest jeszcze mało. Jeżeli się formuła wam podoba, to będziemy produkować tego więcej. I z biegiem lat będziemy się rozwijać. I z biegiem lat rzeczywiście powstanie solidna baza wiedzy z wiedzą o społeczeństwie. Na razie zaczynamy, to jest wszystko, wiecie, takie jeszcze eksperymentalne. Ale dajcie znać w tych komentarzach, czy wam to pasuje. Jeżeli chcielibyście coś innego jeszcze, to też o tym piszcie. Jeżeli coś się nie podobało, to też o tym pisać. Jeżeli macie pomysły na to, co mogłoby się wam jeszcze przydać i co moglibyśmy zrobić, też piszcie. Dajcie taką informację zwrotną. My tego chcemy. Nawet jeżeli będzie to krytyczne, że nie podobało wam się coś. Pisać i co się nie podobało. I co się nie podobało, dokładnie. Więc piszcie. Śmiało proszę pisać, jeszcze tam otwarty jest ten czat chyba, tak? Czy to się... No, czat jest otwarty. Piszcie opinie, co wam się podoba niejako, czy z tego webinarium, czy z innych materiałów, które daliśmy. Jaka jest różnica między ambasadą a konsulatem, Marcinie? Między ambasadą a konsulem. A konsulatem. Konsulatu, urząd obsługujący konsulę. Ambasador reprezentuje państwo. Czyli reprezentuje państwo, na przykład ambasador Polski w Niemczech, ambasador Rosji w Polsce. No, o nim ostatnio było dość głośno, czy ogólnie wiadomo, Rosja jest głośna, nawet pokazywali w odpowiednim kolorze, znaczy był pokazywany w odpowiednim kolorze. Czyli ambasador reprezentuje interesy państwa, to jest najwyższy przedstawiciel dyplomatyczny w innym państwie. Tam są, to się zmieniało w historii, są różne szczeble, ambasador to jest ten najwyższy, na który zasadzie ambasadą i tak dalej. Natomiast konsul zajmuje się opieką konsularną, czyli on rozwiązuje jakieś problemy obywateli państwa, na przykład jeżeli to będzie konsul polski w Niemczech, no to jeżeli obywatel polski będzie w Niemczech i będzie jakieś problemy na przykład związane może nie tyle, no, nie wiem, sprawa jakieś dokumenty zgubi albo coś innego, no to wtedy oczywiście w ramach tej opieki konsularnej to jest taka pomoc dla obywateli danego państwa w innym obcym państwie. Może o tym chyba tak stosunkowo najczęściej, to może nie jest to najlepszy przykład, ale niech będzie. Czasami jak są jakieś wydarzenia typu takiego trochę, no może niezbyt ciekawe, jakieś katastrofa autokaru albo w jakichś krajach turystycznych typu Turcja, no to wtedy często też, albo jakiś problem, na przykład, że nie wiem, może nie katastrofa, niech będzie, że biuro podróży zbankrutowało, no to wtedy także konsul, czy to w Egipcie, w Turcji, czy tam w innej Tunezji, albo w innym kraju, no to wtedy w zasadzie do jego obowiązków należy pomoc obywatelom Polski, bo normalnie tym komercyjnie zajmuje się jakby tą pomocą, w tym także z powrotem do kraju zajmuje się biuro turystyczne, no ale jak akurat zbankrutowało, to wiadomo, że nie będzie się zajmować turystami, tylko będzie się zajmowało samym sobą, raczej tym, co z niego zostało. No i wtedy właśnie konsul jest także udzielać pomocy, czy także w sprawach, czasami w sprawach jakichś karnych, czy udzielać pomocy prawnej, to też, czyli tego rodzaju. Czyli tak najprościej mówiąc, ambasador wraz ze swoim urzędem, czyli ambasadą, zajmuje się polityką zagraniczną w innym państwie, polską polityką zagraniczną w przypadku polskiego ambasadora za granicą. I reprezentuje państwo. Natomiast konsul pomaga obywatelom. Pomaga polskim obywatelom, którzy znajdują się za granicą. W danym państwie czy na danym przecież. Dokładnie tak. Dalej mamy pani Natalia, ale inna pani Natalia. Odnośnie tego, że pojedynczy posłowie nie mają samodzielnie inicjatywy ustawodawczej. Jednak 1/5 posłów ma takie uprawnienia w formie uchwalania zmian w konstytucji, prawda? Nie do końca. To a propos jeszcze tego pytania, czy rad do wypracowania, pisać proszę państwa bardzo precyzyjnie. Bo jeżeli byłoby takie zdanie jak to drugie, no to... Nie przejdzie. Bo ono jest źle. To ono jest źle sformułowane. Czyli ja domyślam się, że pani wiedziała, o co chodzi. My też się domyślamy, ale jak na papierze pani tak napisze, to nasz egzaminator to podkreśli. Pani napisała, że 92 posłów może zmienić konstytucję, a to jest błąd.
bo 1/5 posłów, znaczy ogólnej liczby posłów, czyli 92 posłów, 1/5 z 460, czyli 92 posłów, może wnieść projekt ustawy o zmianie konstytucji. Zresztą niedawno został wniesiony taki projekt w związku z propozycją zmiany konstytucji, żeby była możliwa konfiskata mienia obywateli niepolskich czy podmiotów niepolskich, które popierają, czy tam jakoś są związane z Federacją Rosyjską i mogą być wykorzystywani, czy ich majątek może być wykorzystywany, albo nie mogą czerpać korzyści z faktu, że Federacja Rosyjska napadła na Ukrainę, czy najechała na Ukrainę. Więc mamy 1/5 posłów, która może, 1/5 ogólnej liczby posłów, czyli tych 92 posłów, którzy mogą wnieść projekt ustawy o zmianie konstytucji. Ale artykuł 235 konstytucji, czyli procedura zmiany konstytucji, to nie miałem czasu, więc o tym już nie mówiłem, to jest pewna odrębna procedura ustawodawcza, bo to, o czym mówiłem w trakcie swojego dłuższego wystąpienia, to było uchwalanie ustaw tak zwanych zwykłych, czyli tych, które mają zwykłą moc no, jak ustawa, no, tak zwanych ustaw zwykłych, w Polsce innych nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o procedurę zmiany konstytucji, to wtedy uchwala się specjalną ustawę o zmianie konstytucji. Ona ma wyższą moc prawną, no bo ona może zmienić konstytucję, więc ma wyższą moc prawną niż ustawy, nie wyższą niż nawet umowy międzynarodowe, nawet niż traktaty założycielskie Unii Europejskiej. Natomiast i ta ustawa jest uchwalana w odrębnej procedurze. I tam jest precyzyjnie wskazane, kto może wnieść projekt ustawy o zmianie konstytucji w artykule 235 ust. 1, czyli 92 posłów, Senat, tutaj również ta sama uchwała Izby musi być, no i prezydent. Prezydent uzna za stosowne, proszę tak, jakiś projekt, czy nawet dwa projekty, dwa albo nawet trzy wnosimy, tak dawno, no one tam, no na druku sejmowym się skończyło, może i dobrze. Tak. Tak, dobrze, co powtórzyć w największym stopniu na sam koniec, to już to pytanie było, czy tam inaczej nieco zadane. I pan Miłosz, jakie są zasady prawa cywilnego? One są wypisane, wiecie państwo, to jest tak, że różni autorzy podają różne zasady, u jednych jest więcej, u drugich jest mniej. Ja pamiętam, że jak na przykład miałem na studiach już prawo cywilne, karne, administracyjne i tak dalej, to okazywało się, że te zasady z podręczników akademickich często się nieco różniły, albo nawet znacząco się różniły od tego, tak, co było na WOS-ie. Więc ja panu powiem tak, po prostu nauczyć się tego, co jest w podręczniku, w ademekach i tak dalej, bo rozbieżności są liczne. Wie pan, jeden autor poda panu 4 zasady, czy 5 naczelnych, inny poda 15. No dokładnie. Podobnie zasadami ustrojowymi, tak, Rzeczpospolitej Polskiej, czyli amerykańskiej konstytucji, są autorzy, którzy podają 4-5, bo to najważniejsze, a są tacy, którzy podają 14, nawet zasady bikameralizmu wskazują na zasadę ustrojową. No jest, ale bardzo szczegółowa. Odpowiadając na to może pytanie, no to co na pewno mi się kojarzy, ja akurat nie zajmuję się prawem cywilnym ani w praktyce, znaczy, no, to nie jest obszar moich zainteresowań. No, ani mój też, prawda, no to się przyznaje. Ale podstawowe, takie to co kojarzy mi się z zadaniem prawa cywilnego, to jest na pewno zasada równości stron. To jest bardzo podkreślane w prawie cywilnym. Tak to wygląda w praktyce, to jest zupełnie inna sprawa, no ale jako zasada jest zasada równości stron, zasada autonomii woli, czyli przejawiki wolności kontraktowania, czyli, czyli o zasada swobody umów. Tak. Tak, to są te związane, czyli że strony są równe, kontrahenci są równi, no i generalnie mogą umawiać się tak, jak chcą. Co do zasady, oczywiście to jest wszystko w granicach obowiązujących przepisów prawa, no ale generalnie to są te podstawowe zasady prawa cywilnego. Zresztą taka no, sprawa, one się już, jak się powiem Państwu, że one się trochę zazębiają na siebie, jedna trochę nachodzi na drugą, jedną się trochę definiuje przez drugą. Czyli głównie autonomia woli i równość stron, czyli podmioty są równe prawa cywilnego, czy to jest bank, czy to jest jego klient, to formalnie jest to równość. Dlatego też oni w sądach frankowicze wygrywają z bankami, mimo tego, iż bank jest bogatszy, silniejszy niż ten biedny kredytobiorca, którym tam komornik wchodzi na konto. Jest równość stron i autonomia woli, czyli no, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak ktoś chce, podpisuje umowę, nie chce, nie podpisuje. To są takie dwie absolutnie naczelne, a reszta to są tylko w zasadzie będą wariacje i takie wariacje czy rozwinięcia tych zasad. Tak, ale nauczyć się tego, tak, co macie państwo w materiałach, swoich podręcznikach i tam repetytoriach, to jest naprawdę najbezpieczniejsze. Też trzeba mieć świadomość tego, że no, czasami trzeba uczyć się pod dany egzamin, pod dany to test. I trzeba to zaakceptować, wiecie państwo, no jedni
to się przed tym nie ucieknie niejako. Trochę takiego sprytu w nauce też trzeba mieć niejako. A? To się Państwu na studiowaniu też przyda, bo tam to będzie miało też znaczenie, że jak się idzie na egzamin do kogoś, no to trzeba wiedzieć, no to zawsze egzamin, który będzie, no, to jest normalne na uczelniach, czy w kolegium intermarium, czy na innych, że wymagają różnych rzeczy i też trzeba wiedzieć sami, co powiedzieć, albo czego nie powiedzieć. No bo... Dokładnie tak. Pani Julia jeszcze pyta, czy na maturze może być coś związanego z tym, co ostatnio się działo w Afganistanie? Oczywiście, że tak. O ostatnie wydarzenia w ogóle ze świata, prawda, też nie popełnijcie Państwo tego błędu, że będziecie z ostatnich wydarzeń tylko koncentrować się na przykład na Ukrainie, dokładnie, czy na pandemii COVID-19. Oczywiście musicie wiedzieć, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, musicie wiedzieć, co się dzieje, Szanowni Państwo, w Afryce. Wszędzie najważniejsze wydarzenia. Najważniejsze wydarzenia, jak najbardziej. Tak, no rozumiem, że o ten Afganistan, to Pani Julii chodzi o to, że to powrót talibów do władzy, prawda? Tak, czyli myślę, że tak, to jest to jak najbardziej właśnie to pytanie, bo to jest dość spektakularna porażka prezydenta Bidena, tak więc to porażka, wycofanie się... Znaczy, wiecie Państwo, to jest w ogóle porażka koncepcji, że można demokrację wszędzie eksportować i ona się wszędzie przyjmie. To nie jest tak. Demokracja nie wszędzie się przyjmuje i Afganistan to ostatnio pokazał. Wyjeżdżają wojska amerykańskie, państwo zostaje, można powiedzieć, pozostawione samemu sobie i powraca to, co było sprzed wojny w 2001 roku. To jest nawet dobry przykład, bo w Iraku tego tak nie było widać. Nie było widać tego w Iraku, a w Afganistanie błyskawicznie. Tutaj ostatnie osoby wchodzą na samoloty na lotnisku w Kabulu, a prawda, talibowie już są na przedmieściach miasta w zasadzie. Oni pilnują, żeby pilnują, kto wchodzi. Tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Które więc robią łaskę, że im wpuszczają, a tak, nie strzelają. Tak. Więc to, co się stało w Afganistanie, no pokazuje wyraźnie, tak, no system rządów, model ustrojowy bardzo dużo zależy od historii danego miejsca, od kultury panującej, od panujących zwyczajów, od szeregu czynników niejako pozaprawnych, pozakonstytucyjnych. I to trzeba wiedzieć. No Afganistan niestety pokazał tę brutalną prawdę. No pokazał fakt, że demokracja trzymała, taka demokracja może stylizowana na zachodnią, trzymała się tylko dopóki niejako karabiny amerykańskie tam stacjonowały. No nie tylko amerykańskie, ale po prostu karabiny państw, które prowadziły wojnę w Afganistanie. Więc tak, no myślę, że jak najbardziej mogą się takie pytania pojawiać. No oczywiście, że tak. Jakieś pytanie, to jest takie oczywiście, że tak. Jasne. Jasne, dobrze. Szanowni Państwo, pytań nie widzę już więcej. Będziemy już kończyć. Akurat w pół do ósmej, jak zakładaliśmy 19.15, 19.30, najpóźniej chcieliśmy skończyć. Dziękujemy Państwu również za wzięcie udziału w ankiecie interaktywnej w trakcie trwania transmisji. Bardzo, bardzo nam jest miło. Dziękujemy za to, że Państwo w ogóle oglądali nas. Dziękujemy za wszystkie pytania. Ale tu nie o podziękowania chodzi, aczkolwiek są ważne. Przede wszystkim chodzi o to, żebyście Państwo... Przede wszystkim chodzi o życzenia powodzenia na maturze. Życzymy Państwu powodzenia, życzymy dobrych wyników nie tylko z matury z WOS-u, ale ogólnie z każdego egzaminu maturalnego, jaki zdajecie. Życzymy Wam powodzenia w wyborze studiów i w wyborze uczelni. Przypominamy, to już na pasku się pojawia, w najbliższym czasie będzie dzień otwarty naszej uczelni. Każdy może przyjść, zobaczyć nas i uczelnię, zadać nam pytania i odbędzie się konkurs krasomówczy również. Widzieliście Państwo datę, 15 czerwca. Śledźcie Państwo informacje na naszej stronie. Ten konkurs krasomówczy zorganizowaliśmy też w zeszłym roku. Naprawdę wyszedł bardzo fajnie, pozwolił ludziom młodym, prawda, wczuć się w rolę już takich prawników, praktyków. Było to ciekawe wydarzenie. Macie Państwo minutowe filmiki powtórkowe na Facebooku, Instagramie i TikToku. Oglądajcie. Jeżeli są dla Was pomocne, jeżeli się Wam przydają, to jesteśmy zaszczyceni, że jakoś mogliśmy Wam w ten sposób pomóc. Wszelka informacja zwrotna, tak jak mówię, jest dla nas bardzo istotna, więc w razie czego piszcie, dawajcie znać, dajcie ten feedback, prawda, to postaramy się na przyszłość być bardziej dopasowani niejako do,
do tego, czego młodzi ludzie oczekują. Z mojej strony wszystko, bardzo dziękuję. Marcinie, może... Bo ja zacząłem, otworzyłem, to może ty zamknij. Nie, bo ja otworzyłem całą tą wideotransmisję. No, to ty improwizować. To improwizuj, Marcinie, i po prostu zamknij jakoś tak elegancko. Zresztą jesteś dużo bardziej elegancko ubrany ode mnie, prawda? Dzisiaj my, Marcin, jeśli chodzi o outfit, to zupełnie inny styl niż ja, a to ty elegancko zamknij. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za udział. Dołączam do podziękowań pana dziekana. Życzę powodzenia na maturze z WOS-u, ale także pozytywnych wyników z całej matury. Życzę, tak jak już tutaj mówił mój przedmówca, życzę powodzenia i powodzenia w wyborze kierunku studiów, samej uczelni kierunku studiów, żeby to był wybór przemyślany, żeby Państwo trafili ze swoim wyborem, żeby on odpowiadał Państwa naturalnym, żeby mieć przyrodzonym predyspozycjom. Będzie nam miło, jeśli to będzie uczelnia Kolegium Intermarium, ale rozumiemy, że nie wszyscy będą studiowali prawo. Raz jeszcze wszystkiego dobrego, to powodzenia raz jeszcze na maturze. Do widzenia Państwa. Do widzenia, dziękuję. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej obok Rady Ministrów jest jednym z dwóch organów władzy wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej. Do jego podstawowych zadań należy reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej, stanie na straży Konstytucji, bezpieczeństwa państwa i nienaruszalności jego granic. Prezydent jest także gwarantem ciągłości władzy państwowej, dlatego jeżeli nie może wykonywać swoich obowiązków, to niezwłocznie wykonywanie jego obowiązków przejmuje marszałek Sejmu, ewentualnie marszałek Senatu. Swoje zadania prezydent Rzeczypospolitej wykonuje wyłącznie poprzez kompetencje, które przysługują mu na mocy konstytucji lub ustaw. Do najistotniejszych kompetencji należy w tak zwane weto ustawodawcze, czyli jeżeli prezydent nie zgadza się z jakąś ustawą uchwaloną przez parlament, to może ją zwrócić do Sejmu celem ponownego uchwalenia większością 3/5 głosów, co takie proste nie jest.